Witam, kochani. Kochani, 19 jest, pół godziny przesunięcie. O, jest już Olga. Także Olga już wróciła, bo pisała właśnie do mnie, że ma małe przesunięcie w podróży. I mam nadzieję, że wyśle mi tutaj zaproszenie. Olga, ja już ci też wysyłam. O, teraz już. Że my nie będziemy miały, słuchajcie, kłopotów technicznych, tak jak ostatnio z Kasią i z Asią. Jestem. O, Olka od razu jest. Cześć, kochana. Cześć. Cześć. Cześć, jestem. Miło dobrze. Widzieć. Dojechałaś? Dotarłaś? Powiem ci, że taka zmiana warunków pogodowych, bo jak wyjeżdżaliśmy z domu w sobotę, to jeszcze było wszystko super, a teraz wracał mój mąż, wiesz, powolutku, bo adaptuje się z nowym samochodem, który kupiliśmy i wiesz, i zaczęło padać, jest ślisko i żeśmy, podróż się nam na maksa wydłużyła, ale jesteśmy. No to dobrze. 5 minut temu weszłam do domu. Kurczę, no to super, że ci się udało, bo już myślałam, że wiesz, że będziemy przekładać, ale no tak się nie, no, to bywa. Cisnął, wiedział, że mam live, a mówi, jedziemy. Zebraliśmy dzieciaki i jedziemy. Słuchaj, to bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo ja ostatnio przez cały tydzień byłam w ogóle totalnie praktycznie nieczynna i muszę się w ogóle włączyć do życia, wiesz, naprawdę, bo powiem szczerze, że takie życie bez Instagrama jest ciekawe, wiesz. To prawda. A wiesz, dzisiaj usłyszałam bardzo fajną rzecz w takiej rolce, którą udostępniłam, że w tym wszystkim chodzi o tą dopaminę, co? Instagram tak mocno stymuluje dopaminę, że jak się człowiek oderwie i zrobi sobie taki detoks, to się tak nie chce wracać, nie? Bo takie małe rzeczy cieszą, no to jest prawda. Ja powiem ci, że przez weekend, też sobota, niedziela, mój mąż mówi, coś się stało, że ty tak gdzieś sięgasz po telefon, wiesz, byliśmy na steku, mówi, nie robisz zdjęcia jedzenia. No, ja mówię, że nie, wiesz, po prostu chcę odpocząć, też muszę odpoczywać, tak mówię, powrotem będzie live z tobą, żeby troszkę się uaktywnić, bo trzeba odpoczywać. No trzeba. Ja, mi też to było potrzebne i totalnie się oderwałam od Instagrama. Natomiast kochani, ja chciałabym jeszcze raz powiedzieć, na jaki temat będę z Olgą rozmawiała, bo te moje live, które nazwałam sobie gdzieś tam Diet Revolution albo Rewolucja Diety, w zależności od tego, czy rozmawiam z kimś po polsku czy po angielsku, właściwie na pomysł tych live'ów wpadłam właśnie po to, żeby, można powiedzieć, wesprzeć osoby, które myślą o tym, żeby zmienić swoje życie, żeby zmienić swoje żywienie, ale wydaje im się to takie trudne, takie niemożliwe, takie, no można powiedzieć, że wręcz nie do osiągnięcia, że chciałam wam pokazać, że osoby, które aktualnie odżywiają się zdrowo, nie zawsze to robiły wcześniej i żeby dodać wam otuchy, że tak naprawdę nie każdy zmienił swoje życie tylko i wyłącznie dlatego, że był tak chory, tak? No bo wiadomo, że ja miałam trochę inną sytuację, natomiast ja zawsze powtarzam, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć i lepiej jest zmienić swoje życie, zanim się rozchorujemy i to tak poważnie. Więc dlatego właśnie chciałabym zapytać ciebie, bo ty nie dość, że zmieniłaś swoje żywienie, to jeszcze w dodatku stałaś się dietetykiem, tak? Więc można powiedzieć, że w ogóle poszłaś w tą stronę, gdzie nie tylko sobie pomogłaś, ale pomagasz też innym ludziom. Więc to mnie interesuje. I ja też bardzo. Myślę, że wyjątkowo do innych nie byłam chora. To też zauważyłam w swoim gronie, że ja nie zajęłam się dietetyką ze względu na swoje choroby. To jest też ciekawe. Nie miałam takiego, wiesz, bodźca, że o, już było bardzo źle i idę w tą stronę, bo większość nawet moich przyjaciół, to bodźcem była choroba, niestety. No właśnie, i to jest, wiesz co, ja zawsze mówię właśnie, że lepiej jest ten moment, kiedy zaczynamy chorować, lepiej jest go wyczuć i obojętnie, czy jesteśmy związani z dietetyką, czy też nie, bo wiadomo, że wiele osób, które gdzieś tam bardzo mocno się rozchorowały, nawet na przykład Mary Radick, która też była bardzo chora i dopiero później ta cała jej historia pokazuje, że ona zaczęła swoje leczenie, no wypróbowała różnego rodzaju diety i dopiero po wielu, wielu latach sama jest dietetykiem. Natomiast właśnie, żebyśmy, nie każdy z nas przecież musi być dietetykiem, natomiast każdy może zająć się swoim zdrowiem odpowiednio wcześniej. Natomiast
chciałabym Ciebie zapytać, jak to było u Ciebie, bo jesteśmy, trochę się różnimy wiekowo, wiekiem, ale nie za wiele. Nie za wiele, to wiesz. Ubywa nam wiekiem. Dokładnie, chciałabym Cię zapytać, słuchaj, o Twoje dzieciństwo. Wiesz, takie dzieciństwo, które pamiętasz, jak to się u Ciebie w domu odbywało, bo jednak jesteś, mogę podejrzewać, bo też nie znam Twojej historii, ale mogę podejrzewać, że miałaś możliwość korzystania naprawdę z dobrego jedzenia. Czy się zgadzam, czy nie? Tak, no tak, masz rację, bo jak mi powiedziałaś o temacie, że będziemy rozmawiać o mojej historii diety, to nawet sobie myślałam ostatnio o tym i powiem Ci szczerze, że ja się wykoleiłam już jako nastolatka, bo właśnie jako dziecko, tak sobie przypominam, jadłam naprawdę dobrze, bo w moim domu moja mama zawsze była taką fanką zdrowego jedzenia, może wynikało to z tego, że pochodziłam ze wsi, tam mieli bardzo dużo swoich rzeczy, jeszcze wtedy, wiesz, i mieli krowę, ona jako dziecko pilnowała tej krowy, więc jakby dawali to, co krowa, wiesz, po prostu im dała. Mieli swoje ziemniaki i jedli bardzo prosto. I moja mama przełożyła to na nasz dom i u nas, ja nie pamiętam, Justyna, żeby u nas na przykład na stole gdzieś leżały słodycze, jeżeli już, to zawsze było to, co mama upiekła. Tak? U nas nie było jakiejś takiej przetworzonej żywności i pamiętam, że ja się buntowałam, wiesz, po co ja muszę jeść ten rosół, a czemu ja muszę jeść ciągle mięso, wiesz, mama mi tam kazała zjedz kawałek kotleta, zjedz to, zjedz tamto, a wiesz, ja jako dziecko, później nastolatka, odsuwałam wszystko, co zielone, nie chciałam pietruszki, nie chciałam tamtego i najlepiej, żeby było, wiesz, z McDonalda, nie? No taka prawda. Więc ja miałam w sobie troszeczkę taki bunt, ale ten wzór, który widziałam w domu, był faktycznie zawsze gotowany, zawsze takie zdrowe, świeże. To, że od babci miałyśmy, więc do dziś pamiętam, wiesz, jak przychodziło lato i moja mama sobie kroiła te świeże pomidory, posypywała tak grubo solą, cebulka na to i potrafiła cały talerz zjeść tego. I ja to jako dziecko pamiętam, to były jej przysmaki. Także u nas w domu takiej natury, takiej prostoty było bardzo dużo. Moja mama czytała Tombaka, to też pamiętam zawsze do snu. Kurczę, to ty jesteś w ogóle z innej epoki, ty już jesteś w ogóle, ty jesteś szczęściarą i powiem Ci szczerze, że dlatego też, oczywiście tak teraz, wiesz, rzucam, że dlatego, bo różne są naprawdę historie i nie można tego jednoznacznie stwierdzić, ale myślę, że bardzo dużo miał w tym właśnie udział Twoje żywienie, w tym, że się nie rozchorowałaś, że, tak, że nie byłaś chora, mimo tego, do czego zaraz przejdziemy, że tak, gdzieś tam już mówisz, że zaczęłaś z tej dobrej drogi schodzić. Ja myślę, że wiele osób po prostu ma taki czas, że z niej schodzi, bo chce się jednak przekonać, chce zachłysnąć się innym jedzeniem, tak, chce spróbować, tym bardziej, że idziemy do innego środowiska, zmieniamy szkołę, no bo powiedzmy z tej szkoły podstawowej idziemy do liceum, tam jest inaczej, chcemy spróbować i alkoholu, i tego, i tamtego, tak, i nie mamy czasu na jakieś, wiecie... No, znaczy czasu to jest źle powiedziane, że my nie mamy czasu, bo czas zawsze jest, natomiast no chcemy po prostu raczej upodobnić się do większości, a większość ludzi, czy to są młodzi ludzie, czy jednak ludzie starsi i teoretycznie powinni być bardziej świadomi, niekoniecznie wybierają mądrze, tak? U mnie kwestią było to, że ja bardzo szybko wyszłam z domu, czyli wiesz, ja jak zdałam maturę, to ja od razu pojechałam za granicę pracować i jednak jak się ma te 19 lat, no to nie myślisz o tym, żeby stać i gotować sobie obiady, po prostu chcesz spróbować to, co szybkie, jeszcze ja wyjechałam do Niemiec, więc tam już taka kultura wszystkiego, co gotowe, była już tak rozwinięta. Tak, te 10-11 lat temu, więc tak naprawdę ja jak właśnie wyszłam z domu, skończyłam szkołę, zaczęła się ta moja równia pochyła, jeżeli chodzi o dietę, o czym zaraz powiemy, ale powiem Ci, że właśnie z domu wyniosłam też to, że jak na przykład byłam chora, to ja rzadko pamiętam jakieś leki. Zawsze, wiesz, ten czosnek pakowali we mnie, to mleko z tym czosnkiem, mi się już po prostu to wszystko ulewało, ale moja mama zawsze chciała naturalnie, wiesz, żebym ja była w tym domu, wyleżała się, wypociła. Jakoś gdzieś tam miała takie skłonności, ale wiesz, dzięki temu, powiem Ci szczerze, do dzisiaj jak na nią patrzę, ma 63 lata, energii ma tyle, że przyjeżdża do nas nam... chatę przestawia, sprząta, z dziećmi się bawi, wszystko, wiesz, po prostu, a my z moim mężem 30 lat młodsi i tak już patrzymy na nią, ale naprawdę jest taka bardzo energiczna, wiesz, może nie miała tej całej wiedzy, ale zawsze bazowała na takiej prostocie, którą też wyniosła z domu, że to najlepiej sobie samemu przygotować i powiem Ci, to jest taka jedna zasada, a tak dużo już wnosi.
On mówi, nie chce tego ze sklepu, no bo przecież nie ona to robiła, tak? Nie ona to gotowała, więc woli jednak sama w domu z tego, co zna. I też popełnia, wiesz, dużo błędów, bo jest tak samo gdzieś tam tą ofiarą oleju rzepakowego i innych rzeczy, na których się smaży i nam ta to popkultura współczesna wciska, ale mimo wszystko, wiesz, to robienie w domu, gotowanie, jedzenie prosto, bardzo duży efekt daje. No i ja z takim nastawieniem, wiesz, pakowanie we mnie zawsze tej pietruszki w rosole, pamiętam, wyszłam z domu i chciałam się z tego wyrwać. I tak nie chciało mi się tego robić i zaczęło się, tak jak mówisz, próbowanie zupełnie innych rzeczy, bycie poza domem. Szczerze powiem, że ja nie umiałam gotować. I moja mama się zawsze ze mnie śmiała, bo ja mówiłam, że ja będę miała męża kucharza, bo pracowałam, wiesz, jako nastolatka z 16 roku życia w gastronomii. No i kucharze tam zawsze gotowali, ja sobie zawsze na wakacje dorabiałam i ja mówię, daj spokój, ja nie muszę umieć gotować, ja będę miała męża kucharza, nie? I wiesz, dzisiaj jak do mnie przyjeżdża, nieraz mi to wypomina, tu stoję, gotuję w garach, a on mówi, gdzie ten twój mąż kucharz? A ja wiesz, a ja stoję, robię rosół, czy robię po prostu jakieś inne mięsko do jedzenia i ona mówi, to widzę, że męża kucharza masz jak nic, nie? I dzisiaj ja gotuję, ale to było moje głębokie przekonanie i ja się naprawdę nie rwałam do gotowania, więc jak wiesz, zostałam sama, pojechałam jako kelnerka do Niemiec, później w Szwajcarii pracowałam, no to szczerze jest, najadłam to, co sklepy oferowały. Tak naprawdę, wiesz, gotowe rzeczy, gotowe sałatki. Co prawda nie jadłam tych takich rzeczy do podgrzania, że wiesz, odrywasz wieczko, wkładasz do mikrofalówki, to nie. Ale na pewno nie były to zdrowe rzeczy. Jadłam, ja w ogóle bardzo lubię i myślę, że dopiero świadomość bycia dietetykiem uratowała mnie od tego, konsekwencji tego jedzenia, bo ja kocham mączne rzeczy. Nie, ja jestem taka, że ja makaronami, to wiesz, mogłabym się smarować i po pizzą popychać. Więc jak byłam za granicą, to tak naprawdę dużo tego jadłam. I mączne poganiało, a wiesz, jako kelnerka zawsze miałam bardzo dużo aktywności fizycznej, no bo jesteś na nogach po 12-14 godzin i niestety, to co ja mówię, że często jak jesteś szczupłym, to jest gorzej się opanować, bo nie masz takiego bodźca, halo, że to ci szkodzi, nie? I zauważyłam, że osoby szczupłe niestety mają tą granicę przesuniętą, bo wiesz, pakują w siebie, a tego nie widać. Ale tak samo jak ze słodyczami, nie? Tak, bo jak już daje ci ciało znać, wiesz, tu 2 kilo, tam 2 kilo, tu boczki przybywa, no to już się kobieta opanuje, dobra, biorę się za siebie, nie? Jest jakiś bodziec, a jak się jest szczupłym, no to jest ciężko się ogarnąć. No i ja byłam w tym takim, można powiedzieć, kole przez wiele lat, bo pracowałam właśnie wiele lat jako kelnerka. No i wiesz, i nic mi nie szkodziło. Byłam szczupła, więc jadłam, co chciałam. Do dziś pamiętam, jak pracowałam we włoskiej restauracji w Niemczech i dzisiaj właśnie przyjaciółom opowiadałam i tam zawsze można było wybrać obiad na koniec dnia, tylko obiad o kolację po całym dniu pracy. Mhm. Wyobraźcie sobie, że przez 2 miesiące jadłam pizzę. Dzień w dzień. Naprawdę. I ja tak patrzę wtedy na siebie, byłam taka blada, trochę wiesz, no nie, teraz lepiej na pewno wyglądam, ale nie byłam jakoś specjalnie chora. Chociaż moja mama jak przyjechała po 2 miesiącach tej pracy, ciężkiej pracy fizycznej, to się popłakała, nie? Powiedziała, że nigdy nie widziała, żebym tak źle wyglądała. Wiesz, to było... wiesz, ty po prostu tego nie widziałaś, nie? Bo to jest też zmęczenie, to jest, wiesz, ja też swego czasu pracowałam w Londynie, też pracowałam właśnie we włoskiej knajpie, gdzie kończyłam pracę o 12 w nocy, no tak. I szczerze, no to ja aż nie miałam tam tak dobrze, bo nie mogłam sobie zjeść pizzy, natomiast rzeczywiście jadłam te ich bagietki cały czas, wiesz, bo to nawet nie było czasu, bo to była taka dość fancy restauracja, ale fancy to tylko było na zewnątrz, bo ja byłam w piwnicy tam, wiesz, obsługiwałam jakby cały ten background i to było tylko z zewnątrz fancy, gdzie przychodzili goście, natomiast no oczywiście rozumiem cię w 100%, że to była naprawdę ciężka praca, no i nie masz nawet czasu zjeść, nie masz za bardzo, jakby nie myślisz nawet o tym, że... restauracji. On nam mówił szybko, co chcecie do jedzenia i do spania, nie? To była, wiesz, od 8 zaczynasz, bo, a jeszcze później nas tam, pamiętam, ten Włoch, który był właścicielem, wkręcił w to, że jeszcze przed restauracją sprzątałyśmy cały hotel, więc my z moją koleżanką zaczynałyśmy o 6 rano, kończyłyśmy o 22 i ja naprawdę, wiesz mi, po 86 dni pracowałam bez jednego dnia przerwy, no bo to jest ten taki minus, kiedy masz mieszkanie nad miejscem pracy i wiesz, co chwilę cię pracodawca potrzebuje, nie masz w ogóle dnia wolnego, więc to było na zasadzie
zasadzie, wiesz, 22, szybko jakiś obiad i wypad, do spania. I wiesz, no. I ja niestety wybieram, dobra, to pizza, no bo wiesz, ja byłam tak głodna po całym dniu, bardzo często też nie pijesz, bo nie masz po prostu nawet kiedy, jak jesteś kelnerem, jeszcze wiesz, pracujesz z szefem, to on sobie stoi, patrzy, a ty zasuwasz. I tak wiesz, i naprawdę, jak sobie myślę z dzisiejszej perspektywy, to było bardzo wyniszczające mój organizm. Zero odżywczego jedzenia. Ja dzisiaj, Justyna, jak o tym myślę, no to przecież ja miesiącami nie jadłam, nie wiem, nawet jajka, bo na śniadanie szybka bagietka, tak jak mówisz, z jakimś żółtym serem, popita sokiem pomarańczowym, bo tak się w Niemczech je. I później pizza. I to było moje żywienie. To było moje żywienie. Idąc dalej, stamtąd wyjechałam do Szwajcarii. A ile to trwało? Prawie 3 miesiące. Ale tak wiesz, bardzo intensywnie. A później wyjechałam do Szwajcarii i tam już w ogóle było, wszystko się dalej, że tak powiem, wykoleiło, bo dostałam pracę, w której bardzo często zarywałam rytm dobowy, bo tam było tak długo otwarte, aż byli goście. Więc wiesz, kończysz pracę, druga, pierwsza, trzecia, zależy jak ktoś długo sobie posiedzi w lokalu. Później jeszcze powrót do domu, a ja zaczęłam sobie kurs języka niemieckiego i już o 6 musiałam do Szwajcarii wracać, żeby uczyć się od 7 języka. Bo wiesz, po południu otwieraliśmy i najpierw szkolenie, a później praca. I powiem ci szczerze, że znowu moje żywienie było tak na szybko, bo mieliśmy kebab, więc praktycznie, wiesz, z pizzy przerzuciłam się na kebaba. No. Grubo. Grubo, powiem ci, że grubo. Nie gotowałam w domu prawie nic. No bo w domu to był wynajęty pokój, w którym mieszkałam. No tak. Ale wiesz, na przykład dzisiaj jak sobie myślę, to okej, może nie miałam jakichś takich objawów ze strony swojego organizmu, takich bardzo poważnych. Jeszcze byłam młoda, wiesz, chyba z tym takim dobrym zapasem z domu. W miarę sprawne ciało, bo mama zawsze dbała o to, żebyśmy spali. I wiesz, ja jeszcze jak byłam w domu, warto zaznaczyć, ja 12 lat tańczyłam od 6 roku życia, więc cały czas aktywność, nie 3-4 razy w tygodniu, dużo sportu. I to też mnie tak, wiesz, ukształtowało. I co? I później w tej Szwajcarii, jak pracowałam, to ten rytm dobowy już tak mi dawał popalić, że wiesz, zaczęła mi się cera bardzo psuć. Pamiętam, dzisiaj miałam takie, wiesz, pryszcze, już się zaczęło tak bardzo niefajnie. I no już były duże problemy. I wtedy weszłam w etap energy drinków. Mhm. Wiesz, kiedy ja, no nie piłam tak kawy, nie wiem, jakoś nie była taka wtedy popularna, a co musisz, jak cię musisz szybko stymulować, i ja piłam dużo energy drinków, dużo, to było takie, to, ja pamiętam to uczucie, że to było takie fajne, wiesz, młodzi przychodzili, mój szef ze mną, chwila przerwy, cyk, i energy drinka, i pracujesz, tak człowiek chciał imponować tym, że jest nie do zajechania, że pracujesz te 15 godzin, jesteś na nogach, a ty dalej super tętnisz energią. No i powiem ci szczerze, że to była chyba największa nauczka dla mnie w życiu, bo w Szwajcarii pracowałam z pół roku, nie pamiętam dokładnie, jakoś tak. To jest bardzo długo takiego jedzenia i takiego życia. No i zaczęło mi się serducho psuć. I to już tak poszło, widzisz, na grubo. Niby tutaj objawów zewnętrznych poza tymi zmianami skóry nie było, ale jak wróciłam do domu, bo miałam przerwę, przyjechałam, to miałam bardzo dziwne objawy. Wiesz, siedziałam na przykład na kanapie u rodziców i serce mi szybko biło, nie? Tak nieadekwatnie. Miałam takie uczucie swędu skóry od środka. Wiesz, tak jakby nerwica, po prostu wszystko mnie swędziało. Pamiętam dzisiaj, jak się położyłam na tarasie, bo moi rodzice mieszkali wtedy w pięknej okolicy pod Ślężą. I wiesz, ja się położyłam na tym tarasie, ja nie mogłam uleżeć spokojnie 2-3 minuty, bo mnie wszystko swędziało. Mhm. Się, co się ze mną dzieje? Wiesz, młoda dziewczyna. Ale dalej jak wróciłaś, to dalej piłaś, czy już sobie to odpuściłaś? Czy już piłam, bo byłam uzależniona. Uzależniona byłaś. No jasne, to jest taki haj cukrowy, że ja wróciłam do domu i ja kupowałam sobie energy drinki. Moja mama była załamana. Mówi, dziecko, wiesz co, ty pierdzie. Rodzice moi może nie mieli takiej wiedzy, ale mieli taki dystans do tego, co przynosiła ta nowoczesna kultura. I mama mówiła, nie, na pewno to jest bardzo niedobre, niezdrowe, nie pij tego. No i wiesz, i wtedy jako 20-latka wylądowałam u kardiologa. To było bardzo dziwne, wiesz, który... I do dzisiaj to pamiętam, Justyna, który nie zadał mi nawet jednego pytania. Co ja robię? Jak ja żyję? Jak ja śpię? Czy ja piję energy drinki? Tylko wiesz, nadciśnienie, jakieś tam arytmia czy coś takiego. No tak. No ja byłam wtedy w szoku, a troszeczkę żyłam w innej czasoprzestrzeni, wiesz. Ja nie miałam żadnej świadomości chyba na tamten moment.
Ale to mama mi powiedziała, słuchaj, to jest od tego, co ty pijesz. Mówi, to jest niezdrowe. Zawsze do mnie mówiła, córciu, mówi, musisz to odstawić. I powiem ci szczerze, że dopiero jak skończyłam pracę w Szwajcarii, bo wyjechałam stamtąd, bo już stwierdziłam, że już skończyłam kurs języka, że już po prostu no, nie dam rady tak dłużej. I ciekawe, przeskoczyłam na pracę w ciepłych krajach, do Grecji wyjechałam, bo ja dużo podróżowałam i pracowałam. I wróciłam do domu, pobyłam chwilę w domu, wtedy mama mnie tak, wiesz, troszkę sprowadziła na ziemię. Wtedy przestawałam to pić i wszystko się, wiesz, powolutku normowało. Ale ten stan takiego, wiesz, pobudzenia, rozdrażnienia, problemu ze snem w nocy, takiego właśnie mówię, swędu skóry, to było tak dziwne, że mnie to przeraziło. Wiesz, ja dopiero jak uspokoiłam się na chwilę, wracając z tej pracy ze Szwajcarii, myślę sobie, wiesz, co się ze mną dzieje? Ja nie jestem w stanie normalnie funkcjonować w takim normalnym życiu, spokojniejszym, tak? A nie zasuwania po nocach i pracy całymi dniami i nocami. I wtedy zaczęło się, wiesz, troszeczkę gdzieś tam we mnie zmieniać, plus pojechałam do pracy do Grecji, a tam już wszystko, tam już inny klimat, wszystko spokojnie, wiesz, nigdzie się nie śpiesz, słoneczko, masz czas i troszeczkę wydaje mi się, że ten rytm dobowy inny, no bo tam się pracowało głównie w dzień, już wieczorami to tylko moje szefostwo pracowało na barze, a ja już spałam, więc zaczęłam się tam bardzo fajnie, powiem ci, regenerować i troszeczkę zrozumiałam, jak to wszystko miało na mnie bardzo negatywny wpływ. Na moje chaotyczne myśli, takie, wiesz, problemy z relacjami, bo to też się przełożyło, wiesz, na wiele moich przyjaźni w tamtym czasie, nie? Relacji, byłam bardzo nerwowa. No, to był taki intensywny dla mnie czas. No, ale wiesz, bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo generalnie każda osoba, z którą rozmawiam, ma trochę inną historię i trochę inaczej, no wiesz, jak to w życiu, prawda? Jeden jest bardzo chory i po prostu szuka tej pomocy przez wiele lat. Głównie z tego, co tak widzę, to bardzo dużo osób właśnie z dzieciństwa wynosi już problemy zdrowotne i już w dzieciństwie jednak jest bardzo wybiórczym, jeśli chodzi o pożywienie. Głównie jest to cukier i mąka, a u ciebie de facto właśnie miałaś taką bardzo dobrą podstawę do tego, żeby być zdrową, do tego, żeby naprawdę funkcjonować dobrze. Natomiast no, wpadłaś w sidła takiego nałogu, można powiedzieć, nie chciałabym powiedzieć mniej znanego, tak? Bo jednak wiele osób gdzieś tam nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że cukier jest ogromnym nałogiem. Tak. I że często naprawdę nie pozwala nam przez wiele, wiele lat z niego wyjść. Natomiast te napoje energetyczne, niestety, ale to jest niesamowicie ciężki temat i powiem ci, że my w rodzinie mieliśmy takiego chłopaka, który, znaczy mieliśmy, mamy go całe szczęście, natomiast no, on się od tego bardzo uzależnił i to było, no, no można powiedzieć, doszło do bardzo niebezpiecznej już sytuacji, nie? Także cieszę się, że tobie udało się, można powiedzieć, no w odpowiednim momencie zatrzymać to uzależnienie, bo to jest niesamowite uzależnienie, które bardzo negatywnie na nas wpływa i to mnie właśnie też bardzo denerwuje, bo często mówi się, ja często się spotykam z tym, no dobra pani Justyno, niech sobie jedzmy co chcemy, nie bądźmy tacy wymagający i tak dalej. I ja co do zasady oczywiście zgadzam się z tym, że jeżeli zabronimy ludziom wszystkiego, to bardzo trudno jest z zakazem komuś pokazać dobrą drogę, bo jeżeli czegoś zakazujemy, to człowiek i jego natura jest taka, że zawsze będzie po to sięgał i zawsze będzie się czuł, jeżeli aha, zakazują mi tego, no to ja zrobię na odwrót. Więc na pewno nie jest to takie łatwe, natomiast chodzi mi o to, że bardzo duża część dzieci, bardzo duża część młodzieży wpada w sidła nałogu i później, ja już nie mówię, że my jako rodzice cierpimy, no bo wiadomo, że my patrzymy na nasze dzieci i chcemy dla nich jak najlepiej, a życia za nich nie przeżyjemy, natomiast patrząc jakby z perspektywy producenta na to, no to on zarabia mnóstwo kasy na
produkcie, który bardzo niszczy ludzkie zdrowie. I to na przykład mnie bardzo denerwuje, nie? Bardzo. Ale powiem ci, że zobacz, ja byłam wtedy już dorosłą dziewczyną, no 19-20 lat i wciąż rola rodziców była najważniejsza. No bo ja wróciłam do domu, bo wiadomo, wtedy jakby ja nie poszłam na studia, ja po pracy od razu, znaczy po skończonej szkole chciałam pracować. Ja chciałam, wiesz, odnaleźć troszeczkę siebie, bardzo gdzieś tam zawsze mnie ciekawiła turystyka, hotelarstwo, bardzo to lubiłam, plus podróże. To była moja pasja, zaraz druga po tańcu. No i wiesz, nie miałam pieniążków, nie byłam też z takiego domu, żeby móc sobie pozwolić na podróże, więc ja mówię, dobra, będę sobie pracować i podróżować, tak? I faktycznie mi się to udało, bo dużo krajów zwiedziłam, zobaczyłam. Ale zawsze jak jesteś gdzieś w jakimś nowym miejscu pracy, w nowej szkole, wiesz, chcesz w pewien sposób zaimponować, że dajesz sobie radę, tak? I ja, wiesz, będąc młodą dziewczyną, chciałam pokazać, że ja potrafię, że przecież ja potrafię pracować 15 godzin, że przecież ja potrafię, wiesz, nie spać i dawać radę. I widzisz, i dopiero po tych miesiącach tułaczki, jak wracałam do domu, wiadomo, były święta, raz na kilka miesięcy dostajesz wolne, wracasz do domu, no to znowu rola rodziców, którzy mnie kochają, była, słuchaj, opamiętaj się, no co ty jesz, co ty pijesz, jak tak można żyć? I widzisz, jestem im bardzo wdzięczna, bo może jak ja bym wróciła do Polski i później znowu wyjechałam do Grecji, dalej bym w tym była, ale ja się bardzo źle czułam. I najgorsze jest to, że dzisiaj i wtedy my nie łączymy tego, co pijemy, co robimy, po co sięgamy, z tym, jak się czujemy. Ludzie myślą, prawda, że choroba tak lata w powietrzu i cyk, siada na nich. Wiesz, o co chodzi. Nagle się budzisz i się zaczynasz źle czuć. A to jest po prostu wynik tego, co robisz codziennie. A ja wtedy, Justyna, nie łączyłam tych dwóch rzeczy. Ja nie wyobrażałam sobie, że ja mam swąd skóry od energy drinków. No, domyślałam się gdzieś tam, że może to serce tak szaleje, bo wiesz, wypiłam i bam, 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 bam. Ale te wszystkie inne objawy, problemy z koncentracją, jakieś takie, wiesz, szybka agresja, takie rzeczy, to było niefajne. I to dopiero mama i tato, którzy, wiesz, cię kochają, są uważni na ciebie. Przyjechała córka, ciężko pracuje, a tu, wiesz, tak rozregulowany układ nerwowy. I dzięki nim się troszeczkę opamiętałam, więc myślę, że ta rola rodziców, zarówno wśród małych dzieci, jak i takich starszych dzieciaków, jest mega ważna, że nie można mówić, a widzę, co moje dziecko robi, widzę, wiesz, co ma w plecaku, widzę, co nosi. Ja wiem, że jest jakby też nacisk rówieśników, u mnie też był, ale to, że rodzice mi uświadomili, słuchaj, czujesz się tak od tego, tak, poczytaj sobie o tym, zobacz, już wtedy można było sprawdzić w internecie, trochę mi przemówili, mama mówi, no jesteś taka młoda, jak się można tak czuć, wiesz, o co chodzi, takie proste argumenty, jestem dużo starsza od ciebie i wiesz, i nie mam takich problemów, tak, i to tak do mnie trafiło. Więc no to powiem ci, że miałaś niesamowite szczęście, niesamowicie twoja mama była świadoma i nadal jest świadoma, tak, jak ważne żywienie jest w naszym życiu i to jest niesamowite, można powiedzieć, że pozazdrościć takiej świadomości. I właśnie o to chodzi, myślę, że każda z nas, która działa gdzieś tam w internecie, to w dużej mierze właśnie działa, ja przynajmniej działam właśnie po to, żeby coraz więcej osób dowiadywała się o tym, jak ważne jest to. Wiadomo, że bardzo wiele osób nadal nie chce tego słuchać, a nawet jeżeli to słyszy, to mówi, dobra, ale mnie to nie dotyczy, tak? Mnie to nie dotyczy i nie chcę tego zmieniać, ponieważ mi jest łatwiej sięgnąć po McDonalda, mi nic nie dolega, ja nie mam takich problemów jak ty ze zdrowiem, więc ja nie mam potrzeby, żeby rezygnować z tego czy tamtego. Oczywiście do pewnego stopnia mają rację, że nie muszą tego robić, natomiast w związku z tym, że mają tą wiedzę, oni gdzieś tą z tyłu głowy tą wiedzę już mają, to mogą się zastanowić, że w momencie, kiedy ich bliska osoba dostanie jakąś diagnozę lub oni sami zaczynają się źle czuć, to może im się zapalić właśnie taka lampka, którą że sobie przekazywali rodzice, czyli Olga, tak, słuchaj, nie tędy droga, tak? Bo czujesz się tak, bo tak, bo tak, bo tak. I wtedy jakby jest inny start, niż jeżeli ty w momencie, wiesz, nie chorujesz, bo ja miałam tą samą sytuację typu nigdy w życiu nie przytyłam, wiesz, ja się mogłam obżerać wręcz słodyczami i uważam, że to jest o tyle gorsza sytuacja, że rzeczywiście nie widzisz jakby korelacji między jedzeniem, a swoją w ogóle, swoim organizmem kompletnie. Tak. Bo ja miałam też dużo koleżanek gdzieś tam w liceum, które bardzo zwracały uwagę na swoją wagę i to już była taka trochę, można powiedzieć, trochę mania, która, wiesz, to co, odchudzamy się?
czego, co dla mnie było nigdy niezrozumiałe, bo ja nie musiałam się odchudzać. Ja nie bo nie mogłam sobie zjeść, co mi się podoba. Ja nigdy i tak nie przytyłam. Natomiast to, co myśmy jadły, to wołało o pomstę do nieba. Tak. Moja jedna kumpela, którą serdecznie pozdrawiam, gdyby to kiedykolwiek oglądała, zrobiła sobie dietę snickersową i jadła jednego snickersa dziennie na przykład. Albo potrafiłyśmy chodzić na knysze lub na hamburgera, albo wiecie, no zjadać jakąś tam powiedzmy zapiekankę czy coś tam i nic więcej nie jemy, słuchajcie dziewczyny, nie, nic no nie jemy, tak? Tylko szminki zlizujemy po prostu szminki z twarzy, jak coś, jakbyśmy były głodne, tak? Wiesz, no oczywiście to trochę były inne czasy, bo ja jestem trochę starsza od ciebie, natomiast no mniej więcej tak to wyglądało, nie? Więc za naszych czasów jeszcze w ogóle nie było internetu, więc sprawdzenie czegokolwiek, wiesz, graniczyło z cudem. I nikt nie myślał o jakimkolwiek zdrowym żywieniu, wiesz. Także cieszę się, że o tym mówisz, bo coraz więcej ludzi może zobaczyć, że po prostu no nie jest jedynymi osobami na świecie, które, nie wiem, gdzieś tam odżywiały się źle, a teraz robią inaczej, albo może nawet nadal odżywiają się źle, ale może warto to jednak zmienić, ponieważ to czy tamto, także to jest tak, to myślę, jest że fajne jest pokazanie tego, że wiesz, każdy z nas zachłysnął się tym, co niesie gdzieś tam ten zachód, prawda, że wiesz, to szybkie jedzenie, to wysoko smakowe jedzenie, takie wiesz, uderzanie w nasze kubki smakowe, uzależnienia, myślę, że każdy, wiesz, lepiej bądź gorzej, u mnie to było okresowo, tak, że ja akurat wyniosłam bardzo dobre jakby relacje z domu, bo ja widziałam przez lata, jak ma wyglądać jedzenie, tak, moja mama przez lata kojarzyła mi się z kuchnią, z gotowaniem, z robieniem gołąbków, z przygotowywaniem mięsa, wiesz o co chodzi, ona była taką panią domu po prostu, tato to samo, mój tato bardzo lubił gotować, więc jakby ja miałam tu z tyłu głowy, jak wygląda rodzina i jak jakby wygląda gotowanie i przygotowywanie jedzenia w domu, tak? Moja mama była chora, żeby kupować jakieś, nie wiem, gotowe, wiesz, budynie czy coś, zawsze wolała w domu, tak? Ze swojego. I we mnie to rezonowało cały czas, to było, więc ja wiedziałam, że ja źle robię, tak? Ja jakby miałam takie przeczucie i to jest na przykład dla mnie bardzo fajne. Teraz co chcę zaszczepić córkom, że one będą wiedziały, co to znaczy prawidłowo jeść, że dokonują też innych wyborów, niestety, bo w przedszkolu jest mi bardzo ciężko czasem ingerować w to, co moje dziecko je, ale Helena wie, że to, co tam je, chociażby, że już jest niezdrowe, że ona mi opowiada, mamo, zjadam zupę, był tam kotlecik na obiad, były ziemniaczki, ale jeszcze był tort na przykład, czyli ona już widzi różnicę. Dla mnie to już jest dużo, jako dla matki, bo ona ma tą świadomość, że to jest w mniejszości albo, że nie powinna tego jeść. Jeżeli kiedyś będzie starsza, też będzie dokonywać sama wyborów, ale wiesz, wynieść to z domu, to co ja wyniosłam, to już jest ogromnie dużo, bo przyjdzie moment w życiu, w którym wracasz na te tory i wiesz, co jest dla ciebie dobre. I to, tak, to prawda, bardzo fajnie, że poruszyłaś ten temat dzieci, bo to chciałam cię jeszcze o to zaraz zapytać, ale powiedz mi, a kiedy wpadłaś na to, żeby zostać dietetykiem? Znaczy jeszcze powiem po drodze ciekawą rzecz, mogę, bo jeszcze ja miałam ciekawą historię dalej, myślę, że to ludzi też szokuje, bo ja jeszcze zanim doszłam do tego, żeby być dietetykiem, to jeszcze właśnie po różnych krajach się tułałam jako kelnerka i ja tak jadłam nadal, to jest ważne, żebyście wiedzieli, też później jak wróciłam do Polski, na początku zanim odkryłam, wiadomo, swoją pasję, to co robię, studiowałam hotelarstwo i gastronomię, bo tam były w tej szkole 4 języki, mi się to bardzo podobało. I co? I też na studiach jadłam nieciekawie. Miałam refluks, co jest ciekawe. Miałam refluks, miałam bardzo poważne problemy, ocknęłam się o lekarzy. Jak przypuszczam, że wtedy dostałam IPP, no bo dostałam klasyczne leki. I pamiętam, jak tata przyjechał do mnie do Poznania, bo studiowałam w Poznaniu i wiesz, poszedł ze mną na pierwsze zakupy. Chuda szyneczka, brak tego, brak tamtego. Wiesz, jak to przy refluksie samo, co leciutkie i zdrowe, biały chlebek. I co jest wtedy, widzisz, znowu ta świadomość się przebija, bo ja uważam, że z prawdą jest tak, że bardzo często się o nią potkniemy, tylko niektórzy wstają, otrzepią się i idą dalej, jakby się nic nie wydarzyło, ale ta prawda gdzieś tam się w życiu przejawia i ja wtedy mówiłam, kurczę, ja na tej diecie refluksowej czuję się jeszcze gorzej.
I pamiętam, miałam taki przebłysk na studiach, żeby zacząć pić wodę z cytryną rano na przykład. Odstawić te wszystkie rzeczy, bo mi to nie smakowało. Już wtedy dziewczyny inspirowały się dietą Dukana. Tak, to tam wysoko dietą. I widziałam, nie jedzą chleba, wiesz, jedzą trochę inaczej, jedzą więcej nabiału, to tamto. I we mnie to, widzisz, znowu ten rdzeń, który wyniosłam z domu, ciągnął. Nie, mówię, okej, to chyba jest nie tak, tak? I sama zaczęłam sobie zmieniać dietę i pamiętam, że bardzo dużo mi to dało, jak ja zaczęłam pić wodę z cytryną i mi refluks zniknął. Jeszcze wtedy nie rozumiałam korelacji, ale mówię, okej, to chyba tędy droga. I to już były takie pierwsze przebłyski. I później, jak kolejny jeden z kroków to był wyjazd na Jersey, tam pracowałam też jako kelnerka. Mój mąż, w tym czasie już się znaliśmy jako para i pokazał mi, wiesz, pierwsze filmiki takie dotyczące tego całego przemysłu, jak to wszystko funkcjonuje, skąd się wzięły koncerny i wiesz, to wszystko zaczęło już tak we mnie kiełkować, że to, co ja sobie robię, jest złe, tak, że ja się czuję gorzej, że ja wyglądam gorzej pod względem właśnie cery czy innych problemów i on mi zaczął tak te filmiki pokazywać zupełnie nie o żywieniu. A już to zaczęło kiełkować. A co jest ciekawe, kiedyś mi pokazał, nie wiem, czy znasz doktora Gersona, o jego terapii. No tak, Gersona, tak, czytałam. Tak. No. O terapiach antynowotworowych i wtedy to było dla mnie taki ogromny przełom. I wyjechaliśmy na to Jersey i tak to się połączyło, że wiesz co, na Jersey jest fatalnej jakości mięso. Fatalne. To w Anglii, wiesz, za funta kupujesz ogrom mięsa, w tych Islandach wszystko mrożone. I my nie mogliśmy tam przełknąć mięsa i przeszliśmy siłą rzeczy na ryby, bo tam było dużo świeżych ryb, można było kupić w sklepach rybnych i piliśmy soki. A ja wiesz, już o tym Gersonie słyszałam, tam były tak zwane sok-bary, że przychodzisz, na świeżo wyciskają, jeszcze ten z wheatgrass, czyli z pszenicy, te takie szoty były. Tak, tak. I moje ciało odżywało. Ja na rybach, na krewetkach, na tuńczyku, bo tam był po prostu dostęp do fantastycznych ryb, więc my tak z mężem jedliśmy prosto. Ale wiesz, mamy takie zdjęcie, do dzisiaj pamiętamy je, gdzie wyglądamy, jakbyśmy mieli po 15 lat. Tak nam się cera zmieniła, wiesz, takie łodziki, błysk w oku. Niby ciężka praca, bo to w gastronomii nadal, hotelowej, więc jeszcze powiązane to z tysiącem innych obowiązków. A na tych rybach i na tych sokach zaczęliśmy czuć się rewelacyjnie. I to był taki moment, Justyna, kiedy ja zrozumiałam, że tak, ja tak chcę. Nie? Jeszcze już wtedy zaczęliśmy oglądać te uświadamiające filmiki na YouTubie, to już się wtedy zaczęło wiele lat temu. I ja zobaczyłam, że tam w Anglii było więcej takich, wiesz, na przykład sklepów ze zdrową żywnością, sklepów z organiczną żywnością, bo u nas jeszcze to nie jest takie popularne, wszyscy eko, ale organik to jest zupełnie co innego, nie? A tam jednak ta organiczna żywność na Jersey była, no bo to jest taka wyspa, to mówisz fancy bardzo. I ja się tam o to tak otarłam. Wróciłam już do Polski z troszeczkę innym przekonaniem i wpadłam w sidła wegetarianizmu. Więc jak teraz wiesz, odzwyczaiłam się od mięsa, piłam dużo soków, no to bach, wegetarianka, nie? No i przez 4 lata ponad, już studiując we Wrocławiu, no byłam wegetarianką. Aj, tak, tego nie wiedziałam o tobie. Że ty też wpadłaś w te sidła. Tak, tak. Byłam 4 lata wegetarianką, ale mogę sobie pogratulować jakby, że wegetarianką nie, wiesz, gotowe i kupne, tylko my z Mateuszem naprawdę dużo gotowaliśmy. Znowu miałam to szczęście, że może kucharzem Mateusz nie jest, ale uwielbiał gotować. I wiesz, on mi gotował. Więc robiliśmy jakieś gularze z ciecierzycy, z soczewicy, że naprawdę dużo domowego jedzenia. I powiem ci szczerze, Justyna, ja nie czułam się źle na diecie wegetariańskiej, ale mój mąż bardzo. On już schudł strasznie, jako mężczyzna stracił masę mięśniową, wiesz, tam już po nim na przykład to już widziałam, że to jest nie do końca też tędy droga. Ja jako kobieta przez 4 lata jeszcze, wiesz, z dobrym zapasem, że tak powiem, z domu i po tym, co sobie robiłam, no to na sokach, na warzywach czułam się całkiem w porządku. Ale po tym wszystkim zaszłam w ciążę, bo planowaliśmy już pierwszego dzidziusia, tak już przeskakuję. I pamiętam, jak poszłam na wykład pana Jacka Kucharskiego i dostałam takiego kopa mocnego, kiedy mi powiedział, a chcesz mieć zdrowe dziecko? Ja mówię, no chcę. No to zapomnij o tych owocach i warzywach. Mówi kobieto, ty musisz jeść mięso, tłuszcz, warzywa, znaczy te tłuszcz, mięso, ryby. On mówi, Olga, a skąd ty chcesz mieć kolagen? Skąd ty chcesz mieć cholinę dla dziecka? I wiesz, ja wtedy, dla mnie to były bardzo obce takie pojęcia, nie? Jeszcze tak się nie interesowałam. I ja mówię, no ale jak, ale to co, ja nie będę miała zdrowego dziecka, wiesz, będąc wegetarianką?
nie. On powiedział, słuchaj, nie masz wyjścia, chociażby tłuszcz zwierzęcy. I wiesz, ja niestety miałam głowę przepełnioną tymi wszystkimi filmikami, wiesz, no to co robi mainstream, tak? Jak to wygląda, jak wygląda przemysłówka. I człowiek tak się bał tego zrobić ideologicznie, bo wiesz, ja bardzo w idei tego, że chcę dobrze dla zwierząt, chcę dobrze dla planety, po prostu zmieniłam tą dietę. Mhm. I powiem ci, że było to dla mnie trudne, ale kiedy już wróciłam do mięsa, pamiętam wciąż już tak były moje początki, zrozumiałam, że okej, nie dam rady, tak? On powiedział, nie ma przeskoku, ja cię nie będę faszerował sztucznymi suplementami, mówi, ty musisz, dziewczyno, wrócić do tłuszczów zwierzęcych, pamiętam, jak mi masło kazał jeść i to w dużej ilości, mówi, bo na pewno masz deficyty ogromne, mówi, na olejach roślinnych przez tyle lat i po prostu pamiętam, jak go tak cisnęłam, może jednak jest jakaś alternatywa i on mi tak surowo powiedział, nie. Mówi, to jest twój wybór, ale jeżeli chcesz mieć zdrowe dziecko i przejść zdrowo ciążę, musisz wrócić do mięsa. No i a to był ten twój wykładowca? Nie, Jacek Kucharski, on się zajmował pierwiastkową analizą włosa, do dzisiaj jest takim doradcą. A, okej, okay, rozumiem. Tak, i ja go po prostu znalazłam, byłam u niego na wykładach w Krakowie, bo już się wtedy interesowałam, wiesz, jakimś zdrową żywnością, tym innym stylem życia i zaczęłam sobie szukać różnych wykładów i pojechaliśmy właśnie z moim mężem do Krakowa. Ja się do niego zgłosiłam, on mi zrobił tą pierwiastkową analizę włosa, zobaczył co i jak tam u mnie, wiesz, powiedział, jak krytycznie wyglądają moje jelita. No i mi ułożył suplementację, ale jak się dowiedział, jak jem, no to wiesz, to nie pozostawił mi wyboru w ogóle. Pamiętam, że nie chciał mnie za bardzo jakby prowadzić. Gdybym ja nie zmieniła diety, to on nic nie poradzi. Mhm. I wiesz, ja mówię, że wtedy sobie pomyślałam, nie, no to jest nierealne. Wszyscy tak mówią, że to jest takie zdrowe, że wiesz, no ja tak. Na tym wege przecież będzie wszystko wspaniale, ale jak zaczęłam jeść mięso, to poczułam coś takiego, jak ja bym to, wiesz, to potrzebowała, jak ja za tym tęskniłam, wiesz. I mój mąż też już wrócił na mięso, bo on już powiedział, że już dłużej tak nie może, bo on jest bardzo wysoki i doszedł do momentu, w którym po prostu no, żołądek do kręgosłupa by się przykleił, jedząc dużo. Pamiętajmy, że on na wege jadł objętościowo ogromnie dużo, ale niestety bardzo chudł, bo on ma dużo wysiłku fizycznego, tak? Bo zajmuje się renowacją mebli i starych artykułów, więc wiesz, on miał bardzo dużo wysiłku fizycznego. No i co? I tak kończąc, i tak się skończyła po czterech latach ponad czterech latach ta moja przygoda z wegetarianizmem, bo ja po prostu wiedziałam, że teraz już nie dbam tylko o siebie, ale również o dziecko. I to była bardzo dobra decyzja, bo faktycznie pierwszą ciążę miałam bardzo, bardzo zdrową. I już tak wróciłam, wiesz, na grubo do mięsa, do tłuszczy zwierzęcych. I od tamtej pory to już poszło bardzo. To mi się, wiesz, jakby w trosce o dziecko, to też był taki fantastyczny moment. Ja już wtedy zmieniłam całe swoje życie. Mm-hmm. Wiesz, i właśnie zaczęłam się kształcić, zaczęłam jeździć na kursy do Iwony, do Warszawy i tak już jakby nie było dla mnie żadnego ale, nie? Już przeszłam na tą inną stronę mocy i zrozumiałam, że chcę ludziom jakby mówić to, że ta droga, którą ja przeszłam sama, krótka tak naprawdę, bo jak popatrzysz w perspektywie całego mojego życia, to było tylko kilka lat takiego złego jedzenia. Ale już wtedy, zobacz, mogłam się doprowadzić do takiej katastrofy, że młoda dziewczyna wraca, całe ciało ją swędzi i serducho jej szaleje. I wiesz, nie wiesz, co no się stało. No i popatrz, jak mogło to się skończyć de facto, nie? Bo tak. Miałaś bardzo, bardzo dużo szczęścia, że właściwie no, posłuchałaś tych swoich rodziców i przestałaś, wiesz, no, zatruwać siebie. Bo no umówmy się, że każdy z nas gdzieś tam kiedyś był młody, albo teraz oglądają nas osoby, które na przykład właśnie są, wiesz, gdzieś tam nastoletnie. I no umówmy się, że nie każdy z nas jest święty, nie każdy z nas od razu ma nie wiadomo jak ogromną wiedzę i nie każdy z nas, nawet jeżeli tą wiedzę ma, to wprowadza ją w życie, bo jest mnóstwo osób, którzy wiedzą, że to jest niezdrowe, tamto jest niezdrowe, ale po prostu no nie potrafi się zebrać, nie potrafi z tego zrezygnować, ponieważ nie ma takiego no silnego bodźca do tego, żeby to zrobić. No umówmy się, że po prostu czasami jesteśmy tak silnie uzależnieni od jakiejś substancji, czy to jest alkohol, czy to jest cukier, czy to są właśnie przetworzona żywność, gdzie naprawdę bardzo, bardzo trudno jest nam się uwolnić z tych sideł, więc tak. To, że tobie się to udało i to w sumie tak płynnie mówisz, że to było tylko kilka lat. Tak. Wiesz, ale myślę, że jakbym to kontynuowała, Justyna, to bym była w rozsypce zdrowotnej, bo widzisz, zobaczmy, czyli jaka tego jest też skala. Jeżeli ja jadłam dobrze przez lata, byłam pilnowana bardzo przez rodziców,
a już po tych pierwszych miesiącach już miałam takie objawy, to pomyśl sobie, co by było, gdybym ja to kontynuowała jeszcze przez wiele lat, a tak bardzo często jest, że my w to wpadamy, tak jak mówisz, nie daj Boże, jesteśmy szczupli, więc nie mamy żadnego bodźca takiego pukającego od zewnątrz, że to nie tędy droga. I ludzie w tym siedzą, nie widząc korelacji. Tak, ja miałam faktycznie szczęście, że zależało na mnie moim rodzicom, moi rodzice bardzo o mnie dbali i jakby zwrócili uwagę, że coś jest nie tak, ale mając dobrą i stabilną, można powiedzieć, tą mikrobiotę, dobrze pracujący żołądek, wychodząc tak z domu, ja już byłam w stanie to zepsuć. Więc zobacz, jaka to jest skala, że tak naprawdę szybko się to bardzo dzieje, nie? Że możemy być zdrowi, a posypać się zdrowotnie w ciągu jednego roku. I myślę, że to jest ważne też dla ludzi, żeby to widzieli, że jeżeli schodzimy na tą gorszą drogę, pozwalamy sobie szybko, tanio, byle jak, no to niestety zdrowie sypie się w moment, nie? Tak, tak, dokładnie. No tutaj jeśli chodzi o kwestię związaną z genetyką, to ja tak bardzo w tą genetykę bym nie wierzyła. W sensie takim, że... Nie, no geny mamy wpływ my, prawda? To jest jakiś tam materiał genetyczny. Ale widzisz... Fajnie o tym pisze Ben Lynch w książce Jak naprawić swoje cztery geny... Jak naprawić swoje geny w 4 tygodnie. Oczywiście ta książka jest... Znaczy ten tytuł jest źle przetłumaczony na polski, bo generalnie to są brudne geny po prostu. Tak. Natomiast... No, fajnie pokazuje w tej książce, jak tak naprawdę na geny znowu zrzuca się wiele, wiele chorób i wiele problemów zdrowotnych. I część osób w to wierzy, i część osób to powtarza, i część osób chodzi i po prostu mówi, że ich boli głowa, bo oni genetycznie mają taki problem, bo ich mama też bolała głowa. I chodzą tak latami i powtarzają to. I powiem Wam szczerze, że jedyne co, bo ja absolutnie nie chcę nikogo na siłę indoktrynować. Natomiast jeżeli ktoś tak chodzi i powtarza to przez wiele, wiele lat, nie wierzy w to, że może coś zrobić, to rzeczywiście nie będzie mógł nic zrobić. Bo po prostu jeżeli uwierzymy w to, że nie jesteśmy w stanie zmienić tego, że nas boli głowa, no to kochani, no to będzie nas ta głowa bolała, natomiast na ból głowy... Ja też mam genetycznie Hashimoto, wiesz o co chodzi, od mojej mamy. Też mam genetycznie, w mojej rodzinie jest sporo nowotworów, a pomimo tego moja mama, mój tato, ja, odpukać mój brat, wszyscy jesteśmy zdrowi. Gdzie wiesz, rodzice teraz czerpią troszkę ode mnie, bo ja ich pilnuję, powiedzmy pod względem, nie wiem, zdrowych tłuszczy w domu, tego czego nie używamy, suplementuję ich, dbam o to, żeby nie mieli poważnych, wiesz, niedoborów. Jak tato dostał pierwsze leki na serce, no to ja wszystko wyrzuciłam i wiesz, prowadziłam mu odpowiednie suplementy, czy koenzym, czy magnez i on czuje się zupełnie inaczej. I wiesz, i jest do dzisiaj bez leków. I wiesz, i też sobie gdzieś tam już wspólnie pomagamy, ja mogę troszkę odwdzięczyć się za to, co oni mi dali. Ale jak wiesz, sobie tak usiądziemy i pomyślimy, to ogromne obciążenie ma i mój tato, i moja mama, i wszyscy gdzieś tam ciągną jakieś historie, bo ich rodzice poumierali jednak na nowotwory albo ciężkie choroby, tak? A oni są zdrowi i też wiesz, mama moja nieraz mówi, a bo w genach, bo ty córczy też masz, wiesz, Hashimoto, ja mówię, mam, ale jeżeli ja już o to dbam w tym momencie, no to wiesz, to jakby nie ma prawa też dyktować mi, jak mam żyć, nie? Czyli to po prostu ja naprawdę staram się mieć na to wpływ, ale wiem, Justyna, że gdybym nawet teraz, jak ja zaniedbuję rytm dobowy, jak ja zaniedbam gotowanie w domu, czy cokolwiek, bo wiesz, za bardzo chcę pomagać innym, nie dbając o siebie, no to bardzo szybko odczuwam. Tylko to jest ważne, że żeby każdy z nas mógł porównać, musi wiedzieć, co to znaczy się dobrze czuć. To jest też bardzo istotne, że myślę, ludzie dzisiaj nie rozumieją, co to znaczy po prostu dobre samopoczucie. Myślą, że biegunka jest normalna, że bóle brzucha są normalne, wiesz, że ból głowy jest normalny, a jednak taka pełna witalność życia, praca nawet od rana do wieczora, zabawa z dziećmi i wiesz, i takie posiadanie siły i chęci do życia jest takim elementem, który znaczy jakby takim stanem, który powinien poczuć każdy, żeby później móc porównać, czy on się czuje dobrze, czy źle. Bo ja często widzę, że pacjenci piszą, że tak, jestem zdrowy, wszystko okej, a później w ankiecie masa objawów, nie? Czyli, że wiesz... No bo część ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że generalnie jest chorych. Po prostu wydaje im się, że po prostu takie funkcjonowanie, że oni wstają rano. Ja zawsze mówię to, ja wiem, że ty że nie odstawiłaś kawy. Natomiast ja zawsze mówię, że podaję ten przykład kawy, ponieważ to jest bardzo dobry przykład, że my jako dzieci
naprawdę nie piliśmy kawy i jak sięgniemy pamięcią, to mieliśmy ogromną ilość energii i nie potrzebowaliśmy stymulować się kofeiną, ponieważ nie mamy siły, nie mamy już możliwości funkcjonowania, tylko mamy oczy na zapałki czy obojętnie. Tylko po prostu mieliśmy tą energię cały dzień, niejednokrotnie nawet do późnej nocy i rano wstawaliśmy również wypoczęci. Natomiast jako większość jednak ludzi, większość społeczeństwa jest uzależnionych tak okropnie od kofeiny, czy to pod postacią właśnie napoi energetycznych, czy też samej kawy, herbaty, yerba mate i tak dalej, że w momencie, no ilu ja mam obserwujących, którzy, Olga, słuchaj, ile ja mam wyróżnione dwie relacje już na temat kawy, ile osób mi napisało, że po odstawieniu kawy, a nie mieli w ogóle takiej świadomości, że są uzależnieni od kawy czy od herbaty, ile osób mi napisało, że właśnie na przykład mieli migrenę od 20 lat, chodzili do neurologa, wypróbowali wszystkie leki i odstawili kawę, a tak się bronili przed tym, bo oczywiście uwielbiają kawę, ja sama uwielbiam kawę i wiem o tym, że to jest bardzo trudne, natomiast odstawili kawę i wiesz, ile ja miałam... Jak ja tylko zrobię relację o kawie, to ile ja mam wiadomości z podziękowaniem: Pani Justyno, ja do końca życia będę Pani dziękować, jak ja odstawiłam kawę. I wiesz, oczywiście każda sytuacja jest inna. U jednej osoby to będzie kawa, u drugiej osoby będzie to gluten, u trzeciej osoby będzie to pasteryzowany nabiał, bo naprawdę jeszcze kolejne będą szczawiane, bo szczawiane też są bardzo zdradliwe i tak naprawdę ludzie czasami na szczawiane mają tak okropne objawy, że to się w głowie nie mieści, że tak naprawdę jeśli znajdziemy tą swoją drogę i odstawimy te rzeczy, które nam szkodzą, a zostawimy to, co nam służy, to naprawdę możemy się czuć, jest tak świetnie, że no naprawdę. Czy wiesz, ja myślę, że jestem właśnie to, co powiedziałam, że my nie wiemy, co to znaczy też czuć się dobrze, być w pełni takiej witalności. Jesteśmy pod wpływem różnych stymulantów i dopiero pewien detoks od tego powoduje, że ty możesz zobaczyć, co tak naprawdę ma na ciebie wpływ. Ja w kwestii kawy też miałam, tak, bo przeszliśmy z Mateuszem przeziębienie jakiś czas temu i po prostu ja nie miałam ochoty na kawę w ogóle. Przez 5 tygodni nie piłam i powiem ci szczerze, że byłam bardzo szczęśliwa, bo ja zauważyłam, że to nie ma na mnie wpływu, tak, że ja się naprawdę dobrze czuję, tylko że wiesz, tak jak tu pani napisała, czym jest uzależnienie, bo ja jednak piję kubek dziennie, więc wiesz, ja nie piję 5, 6, 7 filiżanek, ja sobie piję ten kubek dziennie, więc nie wiem, czy jestem uzależniona, ale miałam taki moment, że mówię do Mateusza, zobacz, nawet fajnie, zobaczymy, jak my funkcjonujemy bez kawy, bez tego jakiegoś tam rytuału, który mamy, ale okazało się, że całkiem dobrze, że gorąca woda fajnie to zastępuje, wiesz, po prostu jak się napijesz z samego rana gorącej wody, to jest bardzo podobny efekt takiej fajnej stymulacji i gdzieś tam pobudzenia, więc myślę, że jeżeli my poznalibyśmy siebie w takich surowych warunkach i wiedzielibyśmy, jak ja się naprawdę czuję bez stymulantów, to wtedy mogę realnie powiedzieć, czy jestem zdrowa, czy nie, czy wiesz, o co chodzi, ale dopiero jak się zestymuluję kawą, wezmę to, wezmę tamto i dopiero wtedy jestem w stanie funkcjonować i ludzie mówią, a jestem zdrowy, a jak odstawisz to wszystko, to się okazuje, że nie masz za bardzo siły wstać z łóżka, nie? Więc jesteśmy pod wpływem wielu stymulantów, tak jak dzisiaj nawet zaczęłyśmy live'a, nawet tej dopaminy, że ciężko jest powiedzieć, jakby było bez tego. Bo to jest istotne tak, że codziennie to się zaczyna od nowa. Wysypiasz się może w nocy, a większość ludzi też ma problemy w nocy, ale wstajesz i znowu wpadasz w te sidła i znowu pijesz kawę, znowu jesz, nie wiem, wysokoenergetyczne śniadania, jesz ten gluten, czyli żeby się odtruć, potrzeba naprawdę czasu. A jak jesteśmy cały czas pod wpływem tych trutek, no to jak w ogóle wywnioskować, czy nam to szkodzi, czy nie, prawda? Tak. To jest myślę, że bardzo trudne, ten taki dystans, bo ludzie po prostu są przebodźcowani i tych trucizn, jeszcze też nie okłamujmy się, jest tak wiele, że one się wszystkie ze sobą łączą. Wiesz, my tu rozmawiamy o takich bezpośrednich rzeczach z jedzenia, ale ile ludzi żuje gumę? No wiesz, tak. O co chodzi? Zatruwa sobie z tego mózg i powie, ale przecież ja jem idealnie, tak? A po 2 czy 10 latach jakiś nowotwór. Ale po prostu żują gumę, bo chcą mieć świeży oddech. Tak. Prosta rzecz, nie? Bo ile uważają, ludzi... że oddech pochodzi od gumy, nie? Także to też jest, wiesz. Natomiast wracając, słuchaj, jeszcze do twojej historii, bo trochę żeśmy zboczyły z tematów. Znaczy, trochę chciałabym ci jeszcze wrócić do właśnie do tego momentu, gdzie
gdzie poszłaś na tą dietetykę, bo to jest dla mnie ciekawy moment ze względu na to, że sama wiesz, co w większości przekazują na takich studiach. I jak to było u ciebie? Czy, bo ty zaczęłaś u Iwony od razu, czy poszłaś po prostu na dietetykę gdzieś na studia, gdzie słyszałaś o piramidzie żywienia? Znaczy, ja o piramidzie żywienia słyszałam już dużo wcześniej i też się do niej stosowałam. I pierwszym moim takim kontaktem z piramidą żywienia był kontakt u gastrologa, kiedy, wiesz, kiedy miałam refluks, prawda? To była taka kwestia. Więc to już były początki. Iwona była, ja właśnie jak już zaczęłam się interesować od tego Gersona, to nie wiem, czy wiesz, to moja intuicja, czy wpływ duży mojego męża, który jest taki bardzo antysystemowy. Ja już od samego początku uczyłam się bardziej, szczerze powiem, od innych wykładowców z filmików na YouTubie. Rozumiesz, ja nigdy nie szłam w mainstream, bo mi to po prostu nie leżało. Ja jakby od Mateusza nauczyłam się tego, że to, co reklamowane, to, co obszernie promowane, to, co w głównym mainstreamie, nie jest dla nas dobre. Więc ja już samą swój początek jakby takiej inspiracji zaczęłam od jakichś ciekawych książek, od właśnie oglądania Iwony na YouTubie, od słuchania takich ambitniejszych troszkę ludzi. I później no Iwona miała taki kurs, taki wiesz, bardzo porządny, że tak powiem, bo ja też mam wykształcenie wyższe i ja po prostu mówię, dobra, no to teraz muszę troszeczkę wejść w ten inny klimat. Iwona miała taki kurs roczny, nie? Gdzie my miesiąc jeździliśmy na te zjazdy i ona prowadziła i lekarze, i doktor Czyrski tutaj u nas z Wołowa, czyli to było zupełnie coś innego, nie wiesz, pojechałam na weekend i zrobiłam. I ten cały rok nauki u niej, takiej bardzo intensywny, no był dla mnie taką rewolucją, bardzo rewolucją, szczególnie wtedy w kontekście węglowodanów, bo tak już głębiej w to wszystko weszłam, że wiesz, Iwona już rozkładała wszystko na czynniki pierwsze, no i ja tak później zaczęłam, wiesz, już jeszcze inne kursy, Kuba Mauryć, Monika Gackowska i tak dalej, dalej i uczyłam się. I teraz ja chcę akurat iść w kierunku jakby naturoterapii, bo ja nie robiłam studiów kierunkowych w tym kierunku, wiesz o co chodzi, ja już chciałabym iść na naturoterapię, bo ja wiem, co jest na dietetyce. Tak, ja jak brałam udział w różnych szkoleniach, nawet u nas na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, no to jak pytano mnie tam na przykład, skąd ja tyle wiem i mówiłam, że wiesz, uczyłam się sama, niezależnie, bo jestem samoukiem, no to byli bardzo zdziwieni. Jak pytałam ich, czy mi coś polecają, to tam wykładowcy mi powiedzieli, dziecko, nie idź na studia medyczne, mówi, bo zniszczysz sobie życie. Mówi, no tak. Po pierwsze cię po pierwszym roku wyrzucą, mówi, po drugie nie nauczysz się tego, co umiesz teraz, a dzisiaj żyjemy w takim świecie, że liczą się twoje realne umiejętności, twoja wiedza i umiejętności, a nie papier. Mówi, bo widzisz, skończyłaś już studia i kto cię o ten papier pyta? Wiesz, o co chodzi. No nie, i no też to jest, właśnie dlatego pytam, bo bardzo dużo osób, wiesz, jak i z Iwoną rozmawiałam właśnie wierzbicką, no to ona przecież też nie stała się dietetykiem, jak miała 20 lat, tylko gdzieś tam to przyszło o wiele, wiele później. I ona trafiła na dietetykę taką, można powiedzieć, no... Klasyczną. No zdajesz sobie sprawę z tego, jak uczą, bo do mnie też często pytało to pytanie, no tak, pani Justyno, ale czy pani jest dietetykiem? I ja nigdy nie miałam takich ambicji, nazwę to ambicjami, ponieważ ja też jestem po studiach i po studiach podyplomowych i nie mam zamiaru iść na dietetykę, gdzie po prostu no stracę 3 lata swojego życia po to tylko i wyłącznie, żeby komuś udowodnić to, że mogę zdobyć jakiś papier, ale de facto nic z tej dietetyki nie wyniosę. Wolałam sobie zrobić kurs u Shona Bakera, wolałam sobie zrobić kurs u Mary Radic właśnie w Stanach, czy też na przykład właśnie kurs GAPS u Nataszy Campbell-McBride, no bo to jest rzeczywiście realna wiedza, która pomoże mi i innym pacjentom w tym, żeby zdrowieć, nie? Więc ja myślę, wiesz, że... My żyjemy w takich programach, ludzie są nauczeni i ja to jakby rozumiem i szanuję, bo żeby być, powiedzmy, nie wiem, lekarzem, chirurgiem, tak, to fajnie jest skończyć te studia, czy żeby być architektem, bo się realnie coś tam nauczysz. Tylko nie okłamujmy się, że w takich kwestiach jak żywienie człowieka, no to idąc na studia klasyczne, często mnie ktoś pyta, czy bym je poleciła. Ja miałam kontakt z tym też od innych ludzi, widziałam, czego tam uczą. I tak jak mówię, idź z tymi wykładowcami, od których się dużo dowiedziałam, którzy mi sami odradzili, że uczymy się rzeczy, które są nieprzydatne, a już na pewno nie pomogą ci uleczyć innego człowieka, tak? I ja zadałam sobie takie pytanie. Jestem
Jestem akurat po innych studiach, ale poszłam w tym kierunku, zaczęłam kursy, szkolenia. Czy mi to wystarczy, żeby działać i pomagać? I ja stwierdziłam, że tak. Wiesz, o co chodzi? Ja czuję, że to jest moje, że to jakby bardzo współgra ze mną. Mam bardzo dużo takiej intuicji i wyczucia, jeżeli chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi. I ja po prostu temu zaufałam. Coś mi... U mnie jest tak, że... na chwilę. Tak, ja mówię, że jakby wiesz, ja też ufam bardzo swojej intuicji. Kiedy ja czuję, że ja to wszystko rozumiem, że tego się łatwo uczę, że moja pomoc realnie pomaga drugiemu człowiekowi, to ja stwierdziłam koncentrować się na tym, co realnie mi daje narzędzia do pomocy człowiekowi, a nie udowadnianie komuś czegokolwiek. Bo jeżeli ktoś nie chce do mnie, wiesz, przyjść, bo nie mam studiów medycznych, nie ma sprawy, wiesz, dla mnie to nie ma żadnego problemu. Jeżeli chcę przyjść do osoby, która ma taką drogę jak ja i chcę, żebym ja pomogła, bardzo chętnie to zrobię. Ale wiesz, ja do dzisiaj mam takie sytuacje, że ludzie mnie, wiesz, gdzieś tam pytają, a jak pani może radzić czy pomagać, jeżeli pani nie była na medycynie, pani takich rzeczy nie wie. No nie byłam i wszystko na to wskazuje, że nie będę, bo ja nie potrafię podporządkować. Trzeba sobie tylko zdać sprawę z tego, że na medycynie o żywieniu mówi się przez godzinę bodajże, także musimy, no kochani, sobie zdać sprawę z tego i to często, to nawet doktor Mercola, to nawet lekarze, którzy rzeczywiście skończyli najlepsze uniwersytety na świecie medyczne, którzy poszli jednak inną drogą, to oni o tym mówią otwarcie, że tam o żywieniu człowieka i o tym, w jaki sposób żywienie człowieka wpływa na ludzkie zdrowie, jest praktycznie pół godziny. I to naprawdę z zegarkiem w ręku. Więc ja na przykład robię kurs na Stanford, na Uniwersytecie w Stanford, jeśli chodzi o żywienie. No i czy ja się zapisałam na ten kurs po prostu z ciekawości, tak? No bo jest to jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie. I dzięki temu, że znam angielski, mogę sobie na to pozwolić. Natomiast szczerze, to ja na dzień dzisiejszy, tak samo jak ty mówisz, ja mam na tyle, to nie o to chodzi, że brak mi pokory, natomiast mam taką chęć i takie wyczucie w pomocy drugiemu człowiekowi, że to jest tylko i wyłącznie jakiś tam kolejny papier, który będę mogła wykorzystać. Natomiast ja na przykład polecam wszystkim właśnie ten kurs u Nataszy Campbell-McBride, szczególnie na przykład rodzicom dzieci autystycznych, bo to jest no, niesamowita wiedza, której no, nie sposób przekazać wiesz, w ciągu tylko i wyłącznie na przykład czytając książkę, tak, Nataszy Campbell-McBride, bo to jest kropla w morzu. Natomiast... Też ważne, Justyna, żeby powiedzieć, że wiesz, w Polsce oczywiście są dwie drogi. Jest bardzo dużo dietetyków, którzy wiesz, są po studiach i mają szacunek do tych swoich studiów, idą w tą stronę. Pytanie jest, czy realnie pomagają, bo to jest ważne, nie? To, że ktoś jest dietetykiem, ma fajne pisane, umie cytować badania, to już się przekonaliśmy na Instagramie, że to jest okej, nie? Można to robić. Tylko pytanie, co on tak naprawdę robi z pacjentem w gabinecie? Bo najczęściej jest pewnie tak, że może potrafią coś interpretować z morfologii i to jest wszystko, ułożą dietę. Czy pacjentom to pomaga? Nie wiem. Tak? Jeżeli ja miałam tutaj swoją sąsiadkę młodą, która była u najlepszego dietetyka onkologicznego i ja zadałam tylko jedno pytanie, czy je chleb i pszenicę w trakcie chemioterapii i mąż odpowiedział, że tak, to ja już wiedziałam, jaki to jest dietetyk. Wiesz, o co chodzi. No tak. I nie potrzeba do tego studiów. I widzisz, ja jestem w takim momencie, bo ja mam 31 lat, że ja teraz chcę iść dalej się rozwijać, bo jak ktoś ma świadomość, tak jak my, że pomoc drugiemu człowiekowi to jest ogromna odpowiedzialność i to jest niekończąca się droga, pasja na życie, to my się będziemy stale uczyć. Tylko dla mnie dużo bardziej wartościowe są naprawdę wysokiej klasy kursy i szkolenia i mi to wystarcza, mojemu ego, wiesz, to wystarcza, ja nie potrzebuję studiów. Ale jeżeli komuś, kto przychodzi do mnie, nie wystarcza, to zawsze może wybrać. Ale ja potrzebuję narzędzi. Ja nie potrzebuję w tym momencie papierka, bo mam też rodzinę, bo dla mnie liczy się weekend, wiesz, to czy ja siedzę na studiach i patrzę, wiesz, w sufit, a czekam na papierek. No nie, to jest wciąż deptanie naszej kreatywności, deptanie nas jako człowieka poprzez system, bo my tam siedzimy dla papierków. Więc ja jakby już z tego wyrosłam. Rozumiesz, to udowadnianie systemowi czegokolwiek. W Polsce nie ma obowiązku, to jest bardzo ważne, w tym momencie skończenia studiów
żeby być dietetykiem. Uprawnia cię do tego kurs, szkolenie. Owszem, nie możesz korzystać z niższego podatku na przykład i być wpisana, nie dostajesz książeczki dietetyka, żeby być dietetykiem, ale możesz być, tak jak możesz być fryzjerem po szkole fryzjerskiej, możesz być fryzjerem po kursie fryzjerskim. Po prostu. Pytanie jest, co ty tak naprawdę umiesz? I nie ukrywajmy, Justyna, że żyjemy w takich czasach, że jesteśmy oceniani, my akurat, nasz zawód, taki bardzo prosty, dietetyka, doradcy żywieniowego, po umiejętnościach. Bo lekarz może leczyć niedoczynność tarczycy przez 20 lat i nikt go nie pyta, dlaczego pan go tego wciąż nie wyleczył. Ale jeżeli dietetyk nie odchudzi, to już jest uważany za nieskutecznego. Rozumiesz? Tak. Dlatego dietetyka się tak musiała rozwinąć, bo w pewnym momencie diety przestają działać, bo masz niedoczynność, bo masz insulinooporność, bo masz tysiące innych chorób, które mają wpływ na to, że dietetyk cię nie może odchudzić. I dietetycy siłą rzeczy musieli rozszerzyć swój zakres działania, ci tacy ambitni, bo wiedzą, że musisz ogarnąć człowieka jako człowieka, jego choroby, niedobory, jego styl życia, bo go nie odchudzisz, tnąc mu kalorie. I tyle. Dokładnie. No i nie pozbędziesz go nadciśnienia, dając mu leki na nadciśnienie. To jakby... Tak. Więc wiesz, ja powiem ci, że ja po prostu chcę, oczywiście chcę się dalej uczyć, ale szukam źródeł takich dla mnie, typu właśnie naturoterapia i czy są takie bardzo fajne, akurat to są studia podyplomowe, ale też z zakresu zielarstwa, naturoterapii, bo ja chcę pójść, okej, zrobię papier, ale ja się chcę jeszcze nauczyć, żeby to mi realnie pomagało w mojej pracy. Jeżeli to nie spełnia tej funkcji, to ja nie pójdę. Po prostu, może to dziwnie zabrzmi, ale jestem już za to za stara. Za bardzo sobie cenię życie, czas, weekendy, wiesz, mam malutkie dzieci, żebym ja teraz szła, żeby komuś coś udowadniać. I po co? Uwierz mi, że przez tyle lat mojej pracy już bezpośrednio w gabinecie, gdzie za mną już stoi kilkuset pacjentów przepracowanych, nikt mnie nigdy nie zapytał o wykształcenie. Tylko tu, wiesz, na Instagramie są wszyscy tacy mądrzy, wiesz, o co chodzi. No tak. Pytał, a pani to po studiach medycznych? Wiesz, o co chodzi? Czy pani na jakimś tam kursie się uczyła? Naprawdę, słuchaj, no, wracamy jeszcze, słuchaj, kochana, do twojego żywienia, w sensie do żywienia, bo ja jeszcze będę wracała do tej mojej tutaj, wiesz, rewolucji twojej diety. Tak. Wszystko mi się ładnie zgadza, wszystko to, co powiedziałaś, naprawdę myślę, że osoby, które nas oglądają, będą miały kolejną historię, na której mogą się wzorować, którą mogą przesyłać swoim bliskim, ale powiedz mi jeszcze coś takiego, zadaję zawsze to pytanie, przynajmniej staram się zadawać to pytanie, ponieważ często jest tak, że my chcemy coś zmienić, prawda, ale nie wiemy jak, nie wiemy od czego zacząć i chcę, przepraszam, ale... Nie szkodzi. Słuchajcie, bo ja tu mam rozmowę, także prosiłabym się nie krzyczeć. Od czego właśnie ty, ja wiem, że nie jesteś w stanie powiedzieć wszystkim tego samego, bo zależy od tego, w jakim stanie przyjdzie do ciebie dany pacjent. Zdaję sobie z tego sprawę. Tak. Natomiast umówmy się tak ogólnie, że ogląda nas pewnie wiele osób, które mają różnego rodzaju problemy ze zdrowiem, mniejsze lub większe, lub też ich dzieci, lub też z kolei ich rodzice, tak? I teraz od czego ty chciałabyś przekazać, tak? Od czego zacząć, żeby rzeczywiście poczuć te lepsze samopoczucie, tak? Od czego ty jako dietetyk, ale też jako Olga, jako to, co przeszłaś, co byś odstawiła pierwszego, a co byś, czym byś to zastąpiła, bo nie tylko odstawienie jest ważne, ale zastąpienie produktów niezdrowych zdrowymi. Co byś powiedziała tak na przykład w 5 krokach? W 5 krokach. Znaczy wiesz co, to ja zaczynam od podstaw i tylko jednym z tych podstaw jest żywienie. Bo ja na początek zawsze pytam pacjenta w kwestii nawodnienia. Czym on się nawadnia? Czy on pije kawę, herbatę, hektolitry soczków, innych rzeczy? Więc zaczynamy od tego, co pije. Bo to jest mega, mega ważne. Moim zdaniem krok numer jeden, tak? Bo nawet jak pacjent fatalnie je, ale zacznie się nawadniać, już będą pierwsze zmiany. Więc taki pierwszy krok to jest zawsze nawodnienie, prześledzenie tego, co pije i dla mnie nie ma nawadniania się kawką, herbatką, soczkami, to są wszystko dodatki. Podstawą jest woda. Woda z solą, woda może być z elektrolitami, woda z, nie wiem, sokiem z cytryny, jak to sobie życzy, ale woda. Pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest styl życia.
pytam o to, bo to jest, wiesz, Justyna, tak nagminne i teraz im, że tak powiem, dłużej pracuję w zawodzie, tym bardziej widzę, że nawet jak pacjenci mają doszlifowaną dietę, ale mają fatalny styl życia, czyli nie dosypiają, siedzą po nocach na komputerze i w ogóle, to moja praca nie ma sensu. A ja też lubię czuć poczucie, znaczy taki, mieć takie poczucie sensu i spełnienia, żeby moje zalecenia dawały efekty, więc pytam o styl życia i najczęściej o sen. Jest to dla mnie kluczowe. Czy w ogóle pacjent śpi, w jakich godzinach śpi? I to bym naprawiła na początek i zwracam bardzo na to uwagę. Kolejna kwestia to jest dopytanie o te wszystkie takie szczegóły, których nie zauważamy. Czyli właśnie, czy nie popija sobie energy drinków, czy nie żuje gumy na co dzień, czy nie podjada orzeszków codziennie, czy nie zajada stresu ciasteczkami, bo to nie wychodzi w klasycznym wywiadzie, bo zawsze w wywiadach mówimy tak, jakbyśmy sami chcieli siebie widzieć i często nie widzimy tych takich drobnych szczegółów, więc mówimy tak idealnie, jak powinno być. Szczególnie jak jeszcze musimy to napisać i się nad tym zastanowić. Bo ja czasem czytam dzienniczki żywieniowe i sobie myślę, jakby pacjent tak jadł, to co on u mnie robi, wiesz o co chodzi. Dokładnie. A to nie do końca tak jest, nie? Więc zwróćmy uwagę na te szczegóły, które mogą rujnować nasze zdrowie. Właśnie jak na przykład no, wasze palenie papierosów, na przykład stosowanie jakichś używek, nawet niech to będzie raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, pozwalacie sobie na nadmierne spożycie alkoholu, to jest mega ważne. A później tak naprawdę zacznijmy właśnie od tej miski codziennie, czyli to, co wkładamy na swój talerz, ograniczając rzeczy, które po prostu mają skład. To jest tak proste, moim zdaniem, że jeżeli my będziemy kupować produkty proste, czyli kupimy sobie mięso, kupimy sobie ryby, kupimy sobie warzywo czy owoc i sami z tego coś zrobimy w domu, nawet gdyby to nie było idealne i wiesz, jeszcze nie trafimy w te swoje preferencje żywieniowe, już ograniczamy ten cały czynnik, którym jest przetworzona żywność, czyli ktoś ją zrobił w fabryce dla ciebie i położył ci na talerz, tak? Więc ja od tego zaczynam, chociaż w tym momencie już nie mam takich pacjentów. Wiesz o co chodzi, ludzie już są bardzo wyedukowani przez Instagram, ale jak jeszcze wcześniej przed urlopem macierzyńskim pracowałam w klinice dentystycznej, tam po prostu ludzie tak, wiesz, z ulicy, że tak powiem, się zapisywali, no to zaczynaliśmy od tego, tak, żeby modyfikowali swoją dietę, bo nie sprawdzały mi się gotowe schematy dietetyczne, typu, że układałam dietę i ktoś się musiał trzymać. No bo wiesz, gdzieś wyjechali ludzie, to już jak nie jadłam z dietą, to już nie wiedzieli, co mają jeść. Pojechali do rodziny, pojechali do hotelu, więc teraz przeszłam na naukę świadomości takiego wyboru, co ty masz wybierać, czy jesteś w hotelu, czy jesteś u babci, czy jesteś na świętach u kogoś. My uczymy się komponowania diety, bo ja widzę, że gotowe schematy nie działają albo działają na krótko. Czyli jak już myślisz, że już nie jesz na dietę od pani Olgi, to już nic nie możesz jeść. Więc to takie ograniczanie i tak jak powiedziałaś, lepiej jest zacząć od odstawiania niż dokładania sobie, bo w diecie bardzo ważny jest czynnik psychiczny, gdyż najlepsza dieta to jest taka, którą jesteś w stanie utrzymać, po prostu długoterminowo, więc odstaw powolutku, tak, nie zaczynaj z grubej rury, że od jutra nie piję kawy, nie jem glutenu, nie jem słodyczy, które jem od 20 lat i tak dalej, tylko na przykład drobne przeskoki, mam pacjentkę, która objada się słodyczami, zaczynamy piec w domu, rozumiesz, żeby już nie miała tych tłuszczy utwardzonych, tylko zrobiła sobie coś sama. To jest ogromna różnica, ogromna, jest w kontekście zdrowia. I tak dalej, i wiesz, odstaw klasyczną pszenicę, przerzuć się na jakiś inny chleb, może czasem całkiem z niego zrezygnujesz, albo sam zaczniesz piec, ale zaczynamy jeść żywność, która prawdziwie odżywia, a nie tylko syci, albo daje pozorne poczucie sytości. I to jest, zauważ, w sumie jeden z ostatnich takich kroków, nie? Bo najpierw te takie drobne elementy, nawodnienie, sen, nasze używki i przyzwyczajenia, których jest ogromnie dużo i później właśnie kompozycja talerza, odstawianie i już dążenie do tego, aby po prostu robić jak najwięcej samemu albo jak najprościej jeść i z wiadomego źródła. Bo ja jestem, wiesz, takim dietetykiem, który nawet pokaże, jak w Lidlu dobrze wybrać produkty, czy jak sobie z takiej żywności, może nie top najwyższej jakości, skomponować talerz, ale też ludzie mogą być na tym zdrowi. Bo mnie przekonała po prostu o tym praca. Rozumiesz, że nawet ludzie wybierając mięso z Lidla, wiem, że może się tu wielu nie spodoba to, co powiem, ale niestety tak jest, że wybierając mięso zamiast bułki z Lidla czy makarony gotując, są o wiele zdrowsi. Tak, wiesz, to mi się wydaje, że bardzo często ludzie, którzy chcieliby coś zmienić w swoim życiu, chcą realnie naprawdę coś zrobić, bardzo zniechęcają się ze względu na to, że
nie wiedzą, co mają kupić i nie wiedzą, co tak. mają jeść. I to Pani Justyno, no to co ja mam zjeść? Albo wiesz, mają to, takie poczucie, albo, Justyna, że wszystko albo wiesz co, musi być właśnie, idealnie. Co powiedziałaś, że to jest mhm. drogie. I to tak. jest kolejny taki mit, który panuje, bo ja też, wiesz co, mi to trochę też otworzyły oczy na to u Shona Bakera kursy, bo mhm. w Stanach Zjednoczonych to mięso takie wysokiej jakości, naprawdę dobrej jakości mięso, tam osiąga, słuchajcie, ceny naprawdę bardzo wysokie. I w momencie, kiedy tam jest bardzo dużo osób chorujących, które naprawdę nie stać na to, żeby takie mięso sobie kupić. I to nie mówię o tym, że kupić sobie, wiecie, codziennie. Oni nawet sobie raz nie mogą takiego mięsa kupić. Mhm. I zarówno to, wiesz co, pytałam o to i Shona Bakera, i pytałam doktora Kilsa, i pytałam właśnie też Antony Chaffee, czyli tych wszystkich ludzi, którzy są na karniwore, czyli to są ludzie, którzy jedzą tylko mięso, tak? I też właśnie oni powiedzieli, że tak naprawdę to nie ma takiego znaczenia, ponieważ ważne jest to, że my zjemy dobrej jakości produkt i tak samo mhm. uważam, że jak mi ktoś mówi, no wiesz co, ja już nie miałem czasu, to ja już wolałem cokolwiek zjeść, mhm. to jest takie, wiesz, takie rzucenie takiego hasła, ale ja już cokolwiek chciałam, żeby to dziecko zjadło, wiesz, bo ono miało 40 stopni gorączki, ja już jej dałem tą pizzę, bo już chciałam, żeby cokolwiek zjadło. I to właśnie mhm. to cokolwiek nas zabija, znaczy oczywiście przesadzam mhm. używając tego słowa zabija, bo nikt nikogo jednorazowo pizza nie zabije. Natomiast chodzi mi o to, że takie podejście często ucina nam możliwość właśnie przejścia na to żywienie dobre, ponieważ mhm. nam się wydaje, że my jeżeli już no nie wiemy, co mamy zjeść, no to żeby cokolwiek, no to już tą pizzę zjadłam, albo już nie miałem co kupić, bo w tym sklepie nic nie było, no to w sumie kupiłem sobie batonika, tak, no bo coś, żeby cokolwiek zjeść. I tak z jednej strony byśmy chcieli, ale z drugiej strony się boimy, a to, co powiedziałaś na temat właśnie tego, żeby kupować mhm. produkty bez składu, ja zawsze też to zawsze powtarzałam u moich obserwujących. Ja mówię, kierujcie się już obojętnie, patrząc na to, czy będziecie na diecie full gaps, czy będziecie na karniworze, czy będziecie na ketogennej, obojętnie jak zwał, tak zwał, nawet jeżeli jesteście wegetarianinami, tak, to mhm. wybierajcie po prostu produkty, które sami sobie przygotujecie w domu tak. i one nie mają składu, bo jak zobaczymy wegańskie mięso i jego skład, to po prostu o pomstę do nieba to woła i to w ogóle nigdy nie powinno być wyprodukowane i sprzedawane dla ludzi, a jeszcze przekonywane, że to jest dla kogokolwiek zdrowe, bo tam jest po prostu cała tablica Mendelejewa plus utwardzony tłuszcz i tam po prostu insulina i glukoza to jest, wiesz, sinusoida plus jeszcze wolne rodniki i później jeszcze łykamy suplementy, żeby się wolnych rodników pozbyć, antyoksydanty. Więc to jest zamknięte koło. Wege, ja też zauważyłam, że to jest niestety bardzo niebezpieczny trend dla młodych ludzi, którzy sami nie gotują i idą w gotową żywność. Bo jak ja byłam wege, my bardzo dużo z Mateuszem gotowaliśmy i myślę, że to też mnie uratowało, że na przykład nie posypaliśmy się zdrowotnie tam poza utratą wagi, bo ja miałam wege kolegę w pracy, który codziennie jadł pierogi z żabki. Tak, wiesz, i to, i pił sobie te gotowe koktajle, a ja przynosiłam sobie sałatkę zrobioną w domu, albo jakiś gulasz, albo warzywa na ciepło z jakimś, nie wiem, makaronem z soczewicy, to jest ogromna różnica. I tak można podejść do żywienia i nawet tak sobie teraz pomyślałam, właśnie miałam ostatnio pacjentkę, która przeszła taką drogę, że z fatalnego jedzenia, mówi, krok po kroku zaczęła zmieniać i ona właśnie zrobiła to, już to, o czym powiedziałam. Najpierw odstawiła wszystkie dziwne rzeczy do picia, później zaczęła, mówi, zwracać uwagę na te swoje nałogi, czyli tu podjadam, tam podjadam, tu przepijam soczek, tu to, bo to już ogromnie dużo robi, a później zaczęła jeść prościej, po prostu prościej, kupować żywność, jak nie do końca ktoś jej powiedział, czy to jest dobre, czy niedobre, odwracasz, czytasz, jeżeli nie rozumiesz składu, jest zbyt długi, to po prostu to odstaw, tak? Kup coś sam, co sam musisz przetworzyć. Tak najprościej i wiesz, i w pewien sposób to ta żywność typu jaja, ryby, mięso, to jest bardzo prosty stan, no bo jakby automatycznie wiesz, że to jest produkt prosty, tak? Ty sobie, co z nim zrobisz, to będziesz miał, czy ugotujesz zupę, czy zrobisz z tego potrawkę,
to już zależy od ciebie. I ja tak po prostu podchodzę do żywienia. Jeżeli sytuacja tego wymaga, no to czasem idziemy mocną drogą eliminacji, ale ja jestem zwolennikiem jakby takiego jedzenia, które pozwoli ci się tego trzymać, a kiedy możemy, to sobie eliminujemy, eliminujemy, ale pacjent sam musi do tego dojrzeć, widzieć sens i wiesz, i nauczyć się gotować, no bo jest, to też jest bardzo istotne. Jeżeli my nie gotujemy przez lata, ja też nie potrafiłam gotować i nagle ktoś by mi powiedział, że ja mam jeść, wiesz, głównie mięso, jaja, ryby, to ja bym nie wiedziała, co ja mam z tym robić. Mhm. Rozumiesz? Bo to trzeba się też nauczyć robić, tak żeby ci to smakowało, czy sobie odpowiednio przyprawić. O, zauważyłam, że ogromnym problemem z robieniem mięsa jest to, że ludzie nie potrafią przyprawiać. Wiesz, mhm. mamy tylko często sól, pieprz i to tak nie smakuje. Ktoś zje u nas w domu, mój mąż jest akurat super od mięsa i mówi, jejku, jak to fajnie smakowało, nie? I można zjeść wołowinę, nigdy nie jadłam takiej smacznej, nie wiem, wołowiny w gulaszu, tak? Która jest na bulionie. I to jest też bardzo ważne, że my musimy eksperymentować, dać sobie troszkę szansy, wiesz, używać więcej ziół, żeby to, co jemy, nam smakowało, bo to ma prawo nam smakować. Nie musi być tak, że jesteś teraz na diecie, to już wszystko jest jałowe, to nie ma smaku. Nie, no to ale... oczywiście. Natomiast to, co powiedziałaś na temat tego, że ci nie że nie wiedziałaś coś z tym zrobić, ja miałam to identycznie to samo, bo ja kiedyś jadłam tylko chipsy, wiesz, plus batoniki, no i oczywiście full mąki, czyli pierogi, pizzę, tak. bruschettę, wyszukaną po prostu, bo kupowałam sobie, wiesz, bułkę i waliłam tam mnóstwo sera, jakiegoś mozzarelli i tak dalej. I powiem ci, że jak ja, no ja już bardzo długo miałam problemy ze zdrowiem, natomiast jak ja wtedy dowiedziałam się, że rzeczywiście mam tą boreliozę i byłam na antybiotykach, to wyczytałam, że mam być na diecie przeciwgrzybicznej. No i na tej diecie przeciwgrzybicznej ty nie możesz jeść w ogóle mąki, oczywiście tam niby chleb żytni i tak dalej, nie? Natomiast ja, powiem ci, że nie wyobrażałam sobie w ogóle tego, co ja mam zjeść. Co ja mam zjeść w ogóle? Ja nie mam nic do jedzenia. Jeżeli ja nie mogę jeść mąki, jeżeli ja nie mogę jeść cukru, to ja nie mam nic do zjedzenia i na pewno nic nie będę jadła. Jeszcze ja, osoba, która nigdy, ja po prostu nienawidziłam mięsa. Od małego, naprawdę. Dla mnie mięso, jedzenie mięsa to była gehenna. A już nie mówiąc jajka, bo jak widziałam jajka, no to przepraszam za słowo, ale dla mnie to było po prostu, no wyglądało to gorzej, tak jakbyśmy już to raz zjedli i żebyśmy po prostu to zwrócić. No nie, no nie, nienawidziłam po prostu jajek i mięsa. Więc ja jak najbardziej rozumiem osoby, które mówią, no dobrze Pani Justyno, no ale co tutaj jeść, ja nie lubię mięsa, ja nie będę jadła mięsa, a wiedzą na przykład, że muszą zacząć jeść mięso, bo są takie sytuacje, w których po prostu muszą to mięso jeść. A wiesz co, Justyna, ja czasem radzę, tak przepraszam, że Ci przerwę, bo zaraz też przepraszam, ale będę musiała kończyć. Tak, słuchajcie, już półtorej godzinki. Ja na przykład często radzę dziewczynom moim, które mają problem z przyrządzaniem mięsa, żeby poszły do restauracji i spróbowały dobrego steka, dobrego burgera wołowego, żeby zobaczyły, bo często tak mam, że kobiety akurat nie lubią takiego właśnie mięsa typu wołowina, cielęcina, wiesz, tylko kurczak najlepiej, nie? Ja mówię, dziewczyny, spróbujcie pójść do dobrej restauracji, na fajnego steka, żebyście zobaczyły, jak to może smakować. I jeżeli ktoś też zobaczy, wiesz, to jest zupełnie coś innego, że ci to może smakować, że to jest bardzo smaczne. I powiem ci, że ja mam dla ciebie dobrą miejscówkę do polecenia. Znaleźliśmy z mężem we Wrocławiu Mitologię. Aha. Od nazwy Mit. I tam jest wołowina argentyńska i ze Stanów jakąś sprowadzają. Szczerze, ja powiedziałam, że to jest najlepszy stek, jaki w życiu jadłam. Ja nawet sama, jedząc dużo i wiesz, staramy się przyrządzać, bo to też nie jest proste, byłam pod wrażeniem, że tak może smakować polędwica czy stek. Wiesz, wczoraj, to było dosłownie wczoraj i ja już pomyślałam, mówię o tobie, powiem ci o tym miejscu, bo to jest coś niesamowitego. Dobrej jakości mięso, świetnie przyrządzone, fajnie przyprawione i my tak, wiesz, zjedliśmy to, czuliśmy się syci, czuliśmy się bardzo fajnie, jednocześnie żadnej ospałości, nic nie było po jedzeniu. I ja mówię, zobacz Mateusz, jak nawet my się nadal uczymy, jak pokarm może smakować. I to jest bardzo fajne. Ja myślę, że jeżeli ktoś też nie ma z tym doświadczenia, to zamiast chodzić cały czas właśnie na pizzę, czy tam na makarony naszej ulubionej knajpy, pójdźmy do innego miejsca, jak jest dużo fajnych indyjskich restauracji, gdzie robią baraninę, wiesz, różnego rodzaju mięsa, możesz spróbować. I myślę, że ta odmiana, Justyna, to pokazanie kubkom smakowym, że to tak może smakować, jest też ważne. I takie przełamywanie tych swoich barier, bo wiesz, my tak sobie rozmawiamy, ale to, co ludzie widzą w telewizji, słuchają, w reklamach, wszędzie jest niestety
mąka mąką poganiana, więc ciężko jest nagle w swojej głowie wykreować inne przepisy, inną, wiesz, inne pomysły na żywność, jeżeli przewinąłeś kilka reklam albo oglądałeś coś w telewizji i tam ten robi makaron, ten robi gnioki, ten robi coś tam, no to jak ty masz w domu stanąć, masz kawałek mięsa i co masz z tym zrobić, masz małe dzieci. To jest też bardzo ważne, że ta kultura niestety wpycha nas w te pewne ramy. I to jest trudne, więc ja myślę, że chodzenie do fajnych miejsc, gdzie ludzie dbają o żywność i o to przyrządzanie jest też takim krokiem do przodu, nie? Żeby sobie te klapki w głowie pootwierać. Tak, i wiesz co, ja jeszcze tylko tutaj dodam od siebie, bo ja prowadziłam rozmowę z taką dziewczyną, która była przez lata wegetarianką, miała bardzo duże problemy ze zdrowiem i ona zaczęła po prostu, słuchajcie, od tego, że zaczęła pić bulion na warzywach, i dodawała do tego odrobinę dosłownie kurczaka, bo ona nie mogła się w ogóle przemóc, żeby jeść mięso. I ona od tego zaczynała, żeby po prostu dodać do tego bulionu warzywnego kawałek kurczaka. I od tego zaczęła. Ja też zawsze mówię moim osobom, które mnie obserwują, że w momencie, kiedy przez tak długi czas nie jemy mięsa i żadnego tłuszczu, bo często też te osoby nie jedzą naprawdę żadnego tłuszczu, a jeżeli już, to jest to tylko wyłącznie były to oleje roślinne, a to jest jednak innego rodzaju tłuszcz niż tłuszcz zwierzęcy, tak? Tak. Więc jakby odbudowanie możliwości trawienia tłuszczu też będzie troszeczkę trwało. Natomiast u mnie to trwało bardzo, bardzo długo, bo ja byłam przez 7 lat wegetarianką. Natomiast ja Wam też polecam, bo jak patrzę na to, jak moje życie się zmieniło, jak się zmieniły moje smaki, ja Olga w życiu nie podejrzewam, że ja będę jadła mięso. Ja wyciągam szpik kostny, ja jem ten szpik kostny. Przecież ja bym w życiu, moja mama, gdyby mi kiedyś powiedziała, Justyna, zresztą ona mi mówiła wiele razy, zjedz tego kotleta czy coś tam. Słuchajcie, to była gehenna. Ja siedziałam, ja potrafiłam siedzieć 3 godziny przy talerzu i po prostu kroić to i zachowywać się jak, no szczerze, to jak nienormalna. Bo ja potrafiłam naprawdę siedzieć przez 3 godziny przy talerzu i tego nie zjeść. Więc ja zmieniłam swoje życie naprawdę o 180 stopni. Ja teraz jem tatar, jem surowe mięso, gdzie kiedyś kompletnie tego w ogóle nie tknęła. Więc Właśnie może ja odpowiem taką ciekawą rzecz, bo ty mówisz, jak zacząć. To powiem wam, że ja na przykład będąc wegetarianką, to też nie jest tak, że się rzuciłam na mięso. Zacznijmy do tego, co jecie, dodawać troszkę tego. I tak też uczę pacjentów, bo wiesz, jest na niejedzenie mięsa. To jest też bardzo poważne zmiany w mikrobiocie, zmiany w procesie wydzielania soków trawiennych. Często jak nie jemy tłuszczu, mamy zupełnie inną konsystencję żółci, która wiesz, często zalega i nie jest w stanie trawić tego wszystkiego. Więc bardzo ważna jest ta adaptacja do tego, co jecie, dodawajcie, tak? Czyli jeżeli moje pacjentki jedzą sałatkę na śniadanie, to dobra, dzisiaj jest sałatka z kiełbaską, jutro jest sałatka z jajkiem gotowanym, później jest sałatka z kawałkiem ryby. I to jest też bardzo ważne. I ja tak samo zaczynałam, że wiesz, my się nie rzuciliśmy od razu na steki, bo do tego dojrzałam całkiem niedawno. Powiem ci szczerze, tylko ja po prostu do tych swoich gotowanych kasz, do gotowanych warzyw zaczęłam dodawać odżywcze pokarmy, jak kawałek mięsa, jak jajka, z owsianek, wiesz, zrezygnowałam. Najpierw do owsianek dodawałam po prostu źródła białka, czyli jakieś odżywki białkowe, czy wiesz, masła orzechowe, a później po prostu owsianki spróbowałam zmienić właśnie na jajecznicę taką lekkostrawną i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne, żeby też adaptować swój przewód pokarmowy, który nie ma zdolności do trawienia takich pokarmów wysoko odżywczych, bo to są jednak struktury białkowe, te włókna mięsne. A ludzie się często zrażają. Mi to szkodzi, ja to źle trawię, ja się lepiej czułam tylko na błonniku i na warzywach. No nie do końca, bo niedobory, wiesz, sama wiesz, cynku, odwodnienie, niedobory, niedoczynność tarczycy, która ma wpływ na soki trawienne, będzie to wszystko powodowało, że wy też będziecie się gorzej czuć na takich wysoko odżywczych pokarmach. Ale nie wycofujemy się z tych pokarmów, tylko staramy się popracować nad przewodem pokarmowym. I tyle, bo jego można pięknie wymodulować. Tak samo jak u ciebie zmieniła się mikrobiota, dzięki czemu pewnie odzyskałaś zdrowie, jedząc takie, a nie inne pokarmy. No to wiesz, to tak samo u wegetarian zmienia się mikrobiota po latach. Tak? I cała praca przewodu pokarmowego. Więc ta adaptacja, czas jest bardzo ważny i tak jak mówię, rozszerzanie chyba tych swoich kubków smakowych, otwieranie klepek będzie bardzo istotne. U mnie było to podobne i tak jak powiem ci, ja na przykład teraz, odkąd też poznałam ciebie,
czy Asię od brzuszka, zaczęłam nawet teraz dużo zmieniać. Dużo częściej jem zupy, dużo częściej gotuję rosół, bo ja w ogóle nie byłam zupna. Nie, ja nie lubiłam zup, ja muszę konkretnie zjeść. A na przykład teraz już dużo rosołów wprowadziłam, bardzo dużo go piję, a wcześniej tego nie było. Więc wiecie, każdy moment jest dobry na to, by iść o krok dalej i o krok dalej w stronę, która ci się podoba. Dokładnie. Też bym nie zjadła, wiesz, jeszcze kilka lat temu tatara, chociaż jadłam mięso, a dzisiaj już bym zjadła. Więc wiesz, nie wszystko naraz, żebyśmy nie wymagali od siebie zbyt dużo, bo będziemy się bardzo zniechęcać. Pamiętajcie, słonia je się po kawałku, jak to mówią, nie? Tak, to jest ważne. Kochana, ja ci bardzo dziękuję. Wiem, że już, słuchajcie, półtorej godziny rozmawiałem. Tak, ja zawsze się śmieję. Ja się zawsze śmieję. Iwona, ty, Asia, Kasia. To ja mogę, wiesz, siedzieć i gadać i my byśmy się nigdy chyba nie nagadały. Musimy jakiś zlot czarownic zrobić, to jest konieczne. Tak. Słuchajcie, kochani, ja bardzo Wam dziękuję za uczestnictwo. Oczywiście live'a zapiszę i też rzucę na kanał na YouTube, więc będzie można sobie tam przesłuchać w momencie, kiedy będziecie mieli chwilę i zainspirować się tą historią Olgi, zainspirować się tym, że można zawsze coś zmienić, nawet małymi krokami, dążyć do tego zdrowia i starać się po prostu szukać tej swojej drogi, która będzie dla Was odpowiednia, dla Was, dla Waszej rodziny i starać się po prostu wybierać produkty, które Was karmią i odżywiają, bo to jest najważniejsze. Dokładnie. I każdy z nas popełnia błędy, wiecie, nie zniechęcajcie się, bo każdy z nas miał moment, myślę, ma moment, jest w tym momencie, w którym nie jest idealnie, ale to jest bardzo fajny punkt, bo ja zawsze tak mówię pacjentom, czasem, wiesz, jak masz do wyboru dwie, trzy drogi, czasem musisz pójść w tą złą, zobaczyć, że tam się droga kończy i zawrócić, bo wtedy z dużo większą pewnością i przekonaniem idziesz w tą drogę właściwą. Więc też nie miejmy do siebie pretensji, że wiesz, o, ja tak strasznie źle robiłam, skrzywdziłam siebie i w ogóle, bo fantastyczny jest moment, w którym ty już to wiesz. To już jest piękna droga, w którą od wszystko można zmienić, nie? Dokładnie, dokładnie tak, kochani. Nie starajmy się za wszelką cenę samobiczować siebie, że tak, zrobiliśmy źle, bo to już się stało, ale zawsze możemy to naprawić, więc jasne, to jest najważniejsze. Dzięki ci, Olga, zapisuję live'a, trzymaj się, pozdrowienia dla rodziny. Pa, pa. No i koniecznie przyjeżdżam do Wrocławia i zapraszam cię na steka, wiesz o tym. Dobra, ja tam bardzo chętnie pójdę. Pa. Pa. Ja też tam pójdę. Pa!